Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie rozbudowy czyszczalni ścieków w Łękińsku. W tym punkcie bardzo serdecznie witam zarząd Zakładu Komunalnego Kleszczów, pana Krzysztofa Jasnosa. Dzień dobry, oraz pana Bruno Szczeliniuka. Dzień dobry. Serdecznie. Szanowni Państwo, wpłynęły do nas dokumenty z referatu inwestycji gminnych w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Przepraszam panowie, pan kierownik Bujacz był zaproszony. To znaczy, no, doszliśmy do wniosku, że będziemy w stanie tutaj zaspokoić ciekawość w tym temacie. Dobrze. Państwa, jeżeli jak gdyby nie uznaliśmy za zasadne, żeby tutaj był niezbędny. Rozumiem. No to może na początek oddam Państwu głos. Proszę bardzo o wprowadzenie w tej sprawie, na czym ta rozbudowa miała polegać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zakład komunalny jakiś czas temu wystąpił z wnioskiem do gminy Kleszczów o generalnie rzecz biorąc jak gdyby rozpoczęcie porządkowania infrastruktury i tematyki związanej z gospodarką ściekową na terenie gminy Kleszczów. Doszliśmy do wniosku, że na skutek całego procesu rozwojowego tej gminy obecne rozdrobnienie tych jednostek, czyli posiadanie kilku małych oczyszczalni, jak gdyby, no, po pierwsze, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli chodzi o zarządzanie tym wszystkim, jest już mało korzystne, jak również ta centralizacja gospodarki ściekowej pozwoliłaby do, jak gdyby, uwolnienia wielu stref tutaj gminy od takiej bezpośredniej bliskości z tymi obiektami. Nie mówiąc już o aspektach czysto technicznych, gdyż wiadomo, z biegiem czasu pojawiają się nowe technologie na rynku. To, co jest i co było jeszcze nowe i użyteczne kilka czy kilkanaście lat temu, jak gdyby na dzień dzisiejszy może nie do końca już jest odpowiednie w celu osiągnięcia danego stopnia oczyszczenia i wymogów prawa, jakie w tym zakresie obecnie obowiązują. I właśnie jednym z tych elementów, właściwie mamy nadzieję, że to jest pierwszy element dosyć poważny tego porządkowania tej gospodarki ściekowej, jest inwestycja i działania, bo to jest kilka działań, polegająca na likwidacji oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, która, jak wszyscy wiemy, jest zlokalizowana bezpośrednio przy szkole i można powiedzieć, no, w takiej dosyć blisko zabudowań. I proszę Państwa, na to miejsce powstałaby w tym miejscu taka główna przepompownia ścieków, która by podawała ścieki do oczyszczalni ścieków w Łękińsku, która poprzez rozbudowę i modernizację, a właściwie kompletnie wybudowanie nowego ciągu technologicznego, przejęłaby funkcję i swoją dotychczas pełnioną, i właśnie funkcję przejęłaby te ścieki tutaj ze zlewni Kleszczów. Także w ramach tego przedsięwzięcia wchodziłyby następujące działania. Wyburzenie istniejącej oczyszczalni, uporządkowanie tego terenu i jego utwardzenie w celu wykorzystania na inne cele, zarówno które byłyby niezbędne dla czy gminy Kleszczów ogólnie rzecz biorąc, czy w szczególności dla zakładu komunalnego, wybudowanie przepompowni ścieków, wybudowanie kolektora łączącego pompownię ścieków
czyli inaczej mówiąc starą oczyszczalnię w Kleszczowie z oczyszczalnią w Łękińsku, wybudowanie nowego ciągu technologicznego na terenie oczyszczalni obecnej w Łękińsku i demontaż starej technologii z pozostawieniem starego budynku, starej oczyszczalni i jako takiego, z tym, że z poprawą jego stanu technicznego, natomiast wnętrze tego, natomiast sam budynek byłby wykorzystywany jako budynek taki garażowo-magazynowy i dla potrzeb własnych tego obiektu. Na samym terenie nowej oczyszczalni, oprócz mówię bloku technologicznego, powstał budynek, można powiedzieć, taki administracyjny, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia warsztatowe, gdyż tutaj gdyby znajdowałoby się serce tego systemu gospodarki ściekowej w Kleszczowie, tutaj mieliby miejsce pracownicy, którzy się tym zajmują i tutaj miałoby miejsce i siedzibę monitoring wszelkich procesów technologicznych związanych zarówno z przyjmowaniem ścieków, jak i też w sumie docelowo w przyszłości z zaopatrzeniem w wodę. Rozbudowa uwzględnia również względy perspektywiczne, czyli troszeczkę jednak stale zwiększającą się ilość ścieków na terenie gminy Kleszczów i również okresowe zwiększenie tej ilości ścieków. Już na skutek, to każdy system wodno-kanalizacyjny ma to do siebie, że oprócz tego docelowego produktu, który ma zbierać, czyli ścieków komunalnych, również zawsze produkt ten taki zbiera przy okazji również wody rozkopowe i deszczowe i w każdym systemie kanalizacyjnym jest to zawsze od kilkunastu do kilkudziesięciu procent ogólnej ilości ścieków w zależności od pory roku, od warunków atmosferycznych. Generalnie rzecz biorąc, szczytowe możliwości nowej oczyszczalni to jest 1920 metrów sześciennych na dobę. Dwie dotychczasowe oczyszczalnie miały po 400, czyli 2 razy 400 to jest 800 metrów sześciennych. Średniodobowe nowej oczyszczalni to jest 1200 metrów sześciennych na dobę. Natomiast przyjęta technologia umożliwia przerobienie i przyjęcie tak zwanych pików, czyli gwałtownych skoków sięgających do 1900 metrów sześciennych. I to jest takie rzeczy, z takimi rzeczami mamy do czynienia właśnie przy jakichś nawalnych deszczach, czy też śnieżnej zimie i szczególnie w okresie wiosennym nieraz, jeżeli są duże roztopy, część tych roztopów dostaje się jednak do systemu kanalizacji sanitarnej. Także to powinno zabezpieczyć te przyszłe na najbliższy okres czasu z powodzeniem potrzeby tychże dwóch zlewni tutaj, czyli byłej zlewni Kleszczów i zlewni Łękińsko. Notabene zlewnia Łękińsko na dzień dzisiejszy pracuje, można powiedzieć, u kresu swoich wytrzymałości technicznych i pozwolenia wodnoprawnego. Jesteśmy na granicy praktycznie rzecz biorąc i nawet mamy takie momenty, że lekko jesteśmy poza pozwoleniem wodnoprawnym. Także naszym zdaniem ta inwestycja jest ze wszech miar legalna i poprawi gospodarkę wodno-ściekową i zabezpieczy też potrzeby gminy na najbliższe lata. Tyle w zakresie takiej ogólnej informacji. Jeżeli Państwo macie pytania, to proszę bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę Pan Radny. Panie Ministrze, ja mam takie techniczne pytanie, bo ta oczyszczalnia ma być typu sekwencyjna, czy tam kontenerowa, no jak ją tam zwał, nie? Czyli każdy człon, taka członowa inaczej, tak? Nie jeden jakiś budynek, duży jeden zbiornik, tylko niezależne jakieś tam komory, coś w tym sensie? Tak. I teraz mam pytanie właśnie, tak myślałem, że tak będzie. Bo jak mamy dwie oczyszczalnie, to różnie to można kierować, nie? W razie na przykład jakiegoś braku prądu, energii spowodowanym przez jakąś katastrofę. No bynajmniej, bo to jest blisko, w kopu może być. I teraz tak, jak Państwo przewidujecie,
jeśli chodzi o zasilanie w energię, tam jakaś woda chyba czysta też będzie potrzebna, prawda? Tak. I jak będzie to, tam tych czterech te kontenery, czy pięć tych sekwencji, czy sześć, czy osiem, to nieważne. Tylko tak, jeśli chodzi mi o zasilania, czy będzie to zasilanie z jednego transformatora, z dwóch lub więcej, i to samo dotyczy wody. Dziękuję. Zasilanie energetyczne dla tego typu obiektów, jak gdyby właściwie normą jest zawsze, żeby było zdublowane, czyli tak zwane zasilanie awaryjne, czyli zasilanie energetyczne dwustronne. Z punktu widzenia technicznego, jeżeli takie jest możliwe, bo istotą jest nie sama sztuka dla sztuki, żeby to było dwustronne zasilanie poprzez dwa przyłącza pochodzące na przykład, jak to niekiedy się zdarzało, z jednego GPZ-u, tak? Bo to nie jest, nic nie da, tak? Natomiast ideą jest jak gdyby do dwóch niezależnych GPZ-ów, czy też z dwóch niezależnych obwodów energetycznych, żeby to i takie założenia są przyjęte. Oczywiście zawsze alternatywą jest w tym momencie, jeżeli nie byłoby takich technicznych możliwości, zawsze jest agregat prądotwórczy i w tym zakresie, i to jest na etapie projektu budowlanego, będzie szczegółowo tutaj rozpatrywane. Natomiast na dzień dzisiejszy, na etapie koncepcji jest przyjęte możliwość dwustronnego zasilania energetycznego. Zasilanie w wodę, oczywiście technologia, która tutaj jak gdyby została, jest rekomendowana, jest przyjęta, jest w szczególności również tą technologią, że w dużej mierze dla, wiadomo, że woda jest potrzebna na oczyszczalni ścieków, jak w każdym pranie, niemalże zakładzie produkcyjnym, do dwóch rzeczy, do rzeczy socjalno-bytowych, tak, i do procesów technologicznych. I jeżeli chodzi o wodę do celów socjalno-bytowych, wiadomo, że ona musi odpowiadać swoimi parametrami, wymogom w zakresie przydatności do spożycia dla ludzi. Natomiast woda technologiczna już niekoniecznie musi temu odpowiadać. I przyjęta technologia, ponieważ jak gdyby rekomendowana w koncepcji i w programie funkcjonalno-użytkowym, jest technologia oczyszczania w oparciu o filtrację membranową tak zwaną. Czyli i jedną z zalet tego systemu jest to, że ściek oczyszczony ma bardzo wysokie parametry czystości. Praktycznie rzecz biorąc nie ma dzisiaj i wodę tą właśnie ściek oczyszczony będzie wykorzystywany również do procesów technologicznych, łącznie z podlewaniem nawet trawników, jeżeli taka jest potrzeba. Czyli będzie to w obwodzie tak pół zamkniętym, tak? Na pewno w pierwszym etapie na terenie oczyszczalni ścieków tak. Gdyż właśnie ta technologia filtracji membranowej cechuje się z tym, że praktycznie rzecz biorąc, no nie ma dzisiaj technologii, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków, lepszej, jeżeli chodzi o osiągane parametry. Cechuje się ona tym, jak mówiłem, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że znacznie wykracza poza wymogi prawne w tym zakresie, jeżeli chodzi o czystość uzyskanych ścieków. Natomiast jak wiemy, z drugiej strony nie ma się co tutaj specjalnie tym przejmować, gdyż jak wiemy, wymagania są coraz bardziej z biegiem czasu bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków. Tu chcemy być już przygotowani na to, że jeżeli za rok, dwa, czy za pięć w tym momencie te ścieki, wymagania prawne w tym zakresie będą podniesione, to na pewno to rozwiązanie przyjęte będzie w stanie sprostać tym wymaganiom, to już jesteśmy pewni tutaj. Biorąc pod uwagę fakt, że proces inwestycyjny to nie tylko, to nie jest okres jednego roku, a biorąc pod uwagę, że jesteśmy u progu ewentualnego projektowania, więc to na pewno jeszcze troszkę potrwa, plus procesy jakieś tam przetargowe, plus ewentualne środki i tak dalej, wiemy ten proces, to na pewno to będzie rok, dwa, czy tam jakiś okres czasu, i wcale nie wykluczone jest, że stan prawny w tym zakresie nie będzie ulegał zmianie. A jeszcze dodatkowe pytanie, z tym najbardziej uporczywym, czyli jeśli chodzi o woń, lub jak to woli, na to znaczy zaczyna. Jak z tym widzicie rozwiązanie, żeby to właśnie tam nie żeby powiedzieć tak grzecznie, żeby tam nie siało? Proszę Państwa, weszliśmy tak jak powiedziałem, w technologię na dzień dzisiejszy, która jest jedną z najlepszych technologii, jaka jest znana. I drugą cechą taką, która, proszę Państwa,
jeżeli chodzi o odorowość i tak dalej, zawsze istotną elementem jest jak gdyby wielkość źródła, skąd, czy też powierzchnie, z których mogą się, że tak powiem, wydobywać te odory, tak? To przyjęte rozwiązanie, ono jak gdyby jest po pierwsze troszkę wymuszone dostępnością terenu, która była dostępna, gdyż wbrew pozorom jak na oczyszczalni ścieków, to ten teren, który tam był przynajmniej na dzień dzisiejszy w granicach umożliwiającym taką budowę przez miejscowy plan zagospodarowania, nie był aż taki duży. Ale czym się większość technologii na dzień dzisiejszy dostępnych cechują się z tym, że posiadają tak zwane obiekty osadniki wtórne. To są albo prostokątne, albo otwarte, albo okrągłe zbiorniki żelbetowe, w których przetrzymuje się tam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ścieki i one się cechują tym, że mają dużą powierzchnię zwierciadła ścieków, które ma styk z powietrzem atmosferycznym. Tak? Na dzień dzisiejszy ta technologia jak gdyby nie wymaga tychże osadników wtórnych. Jest jedynie jeden reaktor biologiczny i w stosunku do tradycyjnych oczyszczalni ścieków ta powierzchnia czynna jak gdyby tego zwierciadła ścieków jest dużo mniejsza aniżeli przy tych tradycyjnych rozwiązaniach. Więc w zakresie tutaj odorowości jest to na dzień dzisiejszy jedna z bezpieczniejszych technologii. Znaczy, no, mówiąc szczerze, byliśmy nawet na takich obiektach referencyjnych i oglądaliśmy je i widzieliśmy pracę. Jednym takich obiektów referencyjnych jest oczyszczalnia w Rowach, czyli jest to uzdrowisko, znaczy nie tyle uzdrowisko, co miejsce turystyczne, tak? Czym się charakteryzuje? No, charakteryzuje się z tym, że praktycznie rzecz biorąc ta oczyszczalnia znajduje się, można powiedzieć, nad morzem, czyli bezpośrednio prawie że na plaży. I na pewno samorząd nie pozwoliłby sobie na to, aby taką oczyszczalnię wybudować, ryzykując tym, że nie będzie miał i dosłownie w pobliżu oczyszczalni mamy domki do wynajęcia i tak dalej, co widać gołym okiem, gdzie turyści przyjeżdżają, a woda jest bezpośrednio zrzucana do takiego cieku stawu, który tam jest, dalej odprowadzana jest powierzchniowo do gruntu i to nie powoduje, jest to wręcz czyste oczko wodne, nie powoduje żadnych perturbacji, także no, myślę, że to jest dosyć duża rekomendacja, jeżeli chodzi o te aspekty właśnie i odorowe i jakość szczególnie oczyszczania również, tak? Już wyjeżdżę i przyjeżdżę odpowiedź. Proszę pana na wygrażenie. Z pisma wynika tutaj, że wzdłuż, że rurociąg boczny będzie budowany wzdłuż kanału, czyli rozumiem tego kanału wzdłuż wkopu. Czy to jest tak? Tak, przewiduję na dzień dzisiejszy. Koncepcja. Czy to jest nasz teren, jak z pozyskanym, czy mogą wyniknąć jakieś komplikacje z nabyciem, jeśli nie jest nasze? Ja myślę, że odpowiem panu Robertowi. Ja będę do panu zadawał pytanie, nie wiem, który z panów odpowie. Ale... Dla jasności, prowadzącym inwestycje jest oczywiście dział inwestycji Urzędu Gminy, tak? Teren jest... teren ma różnych właścicieli. Jest częściowo gminy, częściowo nawet prywatnymi miejscami, częściowo PGE. Także tutaj było takie wstępne rozeznanie przez jednostkę projektową. I to jest jakiś tam pewny problem na etapie projektowania, uzyskania wszystkich zgód. Natomiast no, liczymy się z tym, że bo to może troszkę potrwać te uzgodnienia. Jeżeli będzie jakiś problem, to myślę, że będziemy Państwa informować. To jest koncepcja. Ta koncepcja zakładała z jednej strony najprostszą drogę i z drugiej strony, patrząc na to tak zupełnie obiektywnie, to ciężko znaleźć inne przejście tych rurociągów wtłocznych między tymi oczyszczalniami. Chociaż, tak jak mówię, wstępne rozeznanie projektantów już było i będziemy sobie musieli z tym jakoś radzić. Jesteśmy dobrymi myśli. Ten światłowód, który ma być tutaj budowany, to jest dla przesyłu telemetrii jakoś tam? Tak, to ze względu na przekazywanie sobie informacji z przepompowni ścieków w tym obiekcie, tak jak już pan prezes wspominał, jest opanowane takie stanowisko, które będzie monitorowało nie tylko tą oczyszczalnię, ale również przepompownię i pozostałe oczyszczalnie docelowo również będą tutaj takie coś w rodzaju centrum nadzoru dowodzenia tutaj będzie zlokalizowane. Również rozbudowane
ujęcia wody, nie pamiętam, to też... No tak, będziemy chcieli sprowadzić wszystkie praktycznie sygnały, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy tak, ujęcia wody, przepompownie mają jak gdyby swoją wizualizację i swoje oprogramowanie, które jest rozlokowane w różnych miejscach. Jedno właśnie na terenie oczyszczalni w Kleszczowie, inne w naszej siedzibie spółki, tak, obecnie tutaj przy głównej. Jeszcze stacje uzdatniania wody mają też swoje na obiektach. A chcemy to w trakcie tych działań inwestycyjnych jak gdyby uporządkować i wszystko sukcesywnie sprowadzać w jedno miejsce, tak? No ja podzielam tutaj uwagę pana radnego, który wcześniej się zgłosił, że uciążliwości płynące z rozbudowy oczyszczalni likwidacji tej w Kleszczowie, bo z dokumentów nam przedstawionych wynika, że może się ta oczyszczalnia zwiększyć pięciokrotnie, jej przepustowość. W tej chwili ma 400, a planowa jest możliwość rozbudowy do 3000. Nie, no średnio do 1200, natomiast o tych pikach mówię, czyli chwilowo będzie mogła przyjąć 1900, tak? Ale to jest chwilowo, czyli kilkugodzinny zrzut. Czyli nadal mam te obawy, mimo wszystko, że technologia, bo to jest w jednym miejscu, wszystkie ścieki. Bo ta technologia jest w tej chwili wykorzystywana w Wolkińsku, nie. Całkowicie inna technologia. Całkowicie inna technologia. Niż stosowana do tej pory na naszym... Tak, nie ma żadnej takiej technologii tutaj na terenie Kleszczowa na pewno, ale i okolic również, tak? Mam pytanie co do kosztów, bo koszty są określone na około 20 milionów brutto. Przy czym proszę mi powiedzieć, czy jest to szacowany koszt rozbudowy do 1200 przepustowości, czy do 2000? No to była jasność. To jest jedno i to samo. To jest docelowa wielkość będzie, która przyjmuje 1200 metrów sześciennych. To jest tak zwany średniodobowy zrzut ścieków, czyli obiekt może stale pracować docelowo z obciążeniem 1200 metrów sześciennych. I to jest jak gdyby docelowe obciążenie 1200. Natomiast zawsze taki obiekt, znaczy jak gdyby zabezpieczamy się i technologia umożliwia, że mówię chwilowo, czyli na przykład jeżeli będzie 10 godzin padał deszcz, tak? I może zbierać to przez te 10 godzin na przykład, ona nie pogarszając parametrów oczyszczania ścieków, może pracować z wielkość z przepływem do 1900 metrów, tak? Natomiast nie przewidujemy dla tego obiektu stałej pracy z obciążeniem 1900. Tylko 1200. Moje pytanie wynika dosłownie z tekstu. Oczyszczalnia ścieków w Wolkińsku ma wzrosnąć z obecnej przepustowości 400 metrów do 1200 z możliwością dalszej rozbudowy do 2000. To jest generalnie rzecz biorąc, jak gdyby koncepcja przewiduje, jak gdyby to już bardzo, bardzo perspektywiczne plany. Znaczy koszty mówimy o 1200 metrów. Rozpatrując jeszcze ewentualnie możliwości jakby o tej segmentowej budowie, rozbudowy jeszcze obiektu. Są możliwości, tylko wtedy potrzebny byłby jeszcze dodatkowy teren do rozbudowy tej stacji do 2000, czyli te 2000 mówimy wtedy o tej średniej przepustowości dziennej. Bo jeszcze dalsze. Uzupełnię to od tego, co zacząłem. Jak gdyby ideą było sukcesywne z biegiem czasu, wiadomo, że to się w ciągu roku czy dwóch nie zadzieje, ale ewentualne wycofywanie się również z kolejnych małych oczyszczalni, czyli kolejny etap ewentualnie Uszczanowice, tak? Jeżeli byłaby tam też jest praktycznie rzecz biorąc, no też są sygnały na dzień dzisiejszy, jakaś bliskość domów i tak dalej, i tak dalej. Ideą jest, no nie umiemy powiedzieć, ale taką jest ideą docelowo, że można byłoby i wtedy ewentualnie umożliwia, bo ta technologia bardzo w prosty sposób umożliwia poprzez dołożenie tylko i wyłącznie baterii tych filtrów membranowych umożliwia praktycznie rzecz biorąc znaczne zwiększenie przepustowości, tak? Natomiast pozostałe obiekty, które już są przepompownie i tak dalej, dużo poprzez tylko zmianę parametrów pomp można łatwo dostosować do zwiększonej wydajności. Czyli rozumiem, że jakoś koncepcyjnie przewidujecie Państwo przepompowanie wszystkich ścieków z terenu gminy do Wolkińska? To znaczy
to jest koncepcja, no to ktoś powie, że może zbyt śmiało, tak, ale no trzeba niekiedy znać jakąś tam koncepcję i wizję sobie narzucić, tak, jak gmina też takowe planowanie robi, że no, cel, do którego zmierzamy, tak. Wedle mojej oceny na przykład i moje stanowisko jest takie, że gmina Kleszczów może za 10 czy za 15 lat, tak, powinna mieć praktycznie rzecz biorąc, jeżeli to byłoby możliwe, na przykład jedno oczyszczalnie ścieków, tak? Dodatkowo tutaj jeszcze też widzą te planu przeznaczenie terenów, ilość tych terenów, ile w najbliższym czasie może powstać dodatkowe źródła ścieków. Patrząc na te wielkości terenów przeznaczonych pod zabudowę Gińsków, Kleszczowie, po całej okolicy, to perspektywy są rozwojowe mocne. 50 tysięcy. Wtedy w zależności od tempa rozwoju, czy można ewentualnie tą przestrzenię rozbudować albo pobrać kolejne. No to wszystko zależy od tego, jak to się dalej będzie kształtować. To chodziło nam głównie o to, żeby ta technologia, która tutaj zostanie zastosowana, no, umożliwiała dalsze jeszcze ewentualne rozbudowywanie. To jest proste. Proszę o spokój. A ja przy okazji ponowię wniosek o zmonitorowanie takich nieprawidłowości, że część mieszkańców prawdopodobnie wprowadza wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o uciążliwość dla mieszkańców w pobliżu, nawet nie takim bliskim. Tak, w tym temacie rozmawialiśmy na jednej, nie ostatniej, ale w każdym razie to jest komisji czy posiedzeniu. I chciałbym poinformować Państwa, że zakład podjął działania w tym kierunku. Na dzień dzisiejszy nabyliśmy stosowne urządzenie do identyfikacji, takich nielegalnych podłączeń. Czyli urządzenie, które wytwarza taki biały dym i łatwo to zidentyfikować i pragniemy taką akcję na początku, z tym, że chcielibyśmy poprzedzić to jakąś akcją informacyjną i tak dalej, i będzie to na początku taka akcja informacyjno-edukacyjna, żeby to stopniować jak gdyby tutaj oddziaływanie na mieszkańców i dać ewentualnie szansę tym, którzy jednak coś tam może nie do końca mają dobrze, tak? Natomiast i będziemy takie wyrywkowe badania będziemy przeprowadzać w celu wyprzedzenia. Także ten proces jak gdyby się rozpoczął, urządzenie już nabyliśmy, tyle że pora zimową i może nie jest to najszczęśliwszy moment, natomiast na tą stronę podejmiemy takie działania. Żebyśmy się zrozumieli, nie jest moim zamierzeniem, żeby karać powiatowych, bardziej uświadomić i dać szansę, żeby... Też również chyba podobnie podchodzimy w takim razie do tego zagadnienia. Bardziej chcemy na początek, jak ja mówię, oddziaływać na świadomość tutaj, przekazać wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie, ewentualnie pokazać, że no jest tu coś nie tak, tak, i to ewidentnie widać, że to jest nieprawidłowość, a no wszystkim nam, myślę, zależy na tym, żeby to nie chodzi o eskalację jakichś działań w celu, żeby to było wielka uciążliwość, chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś tam efekt i ileś ewentualnie nielegalnych tych podłączeń, żeby tutaj ewentualnie zlikwidować. Także ten proces się tutaj przez nas rozpoczął i myślę, że taka akcja, troszkę może za dużo powiedziana akcja, no ale innego słowa nie ma w tym momencie, medialna najpierw się rozpocznie, a potem jakieś takie właśnie już działanie w terenie. Dziękuję. Panie kierowniku, tutaj tak sobie podliczyłem, łączny koszt tych wszystkich czterech inwestycji przekracza 30 milionów. Ja rozumiem, to jest bardzo wstępny zarys tych kosztów, na pewno spadną, ale panie kierowniku, mam takie pytanie, to jest wpisana rozbiórka oczyszczalni ścieków ponad 2 miliony złotych. To naprawdę takie wysokie koszty? To są koszty, które są policzone wskaźnikowo.
się tutaj ciężko jest ustosunkować. My tutaj mamy taki trochę bardziej dokładny, taki wskaźnikowy kosztorys wykonany przez firmę projektową. No tutaj firma policzyła takie wszystkie koszty przy rozbiórkach, jakie są ponoszone, czyli łącznie z kosztami utylizacji materiałów, wdrożeniem tych materiałów. Być może, że część tych materiałów wymaga jakiejś specjalnej utylizacji. Dodatkowo są to też koszty wyrównania i utwardzenia terenu, które tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca wiedzieć, czy w tym tak to zostanie docelowo wykonane. Natomiast tutaj wszystkie prace drogowe, które są tu wycenione, są wycenione bardzo wysoko, to przynajmniej o 30-40% wyżej niż powinny być wycenione. Tak wskaźnikowe to mniej więcej tak to się przyjmuje. Panie kierowniku, a właścicielem terenu pod oczyszczaniem jest gmina? Tak. I ma już pan jakąś, nie wiem, macie jakiś pomysł czy wizję na ten teren, co tam miało później po rozbiórce być? Czy po prostu pozostanie pusty? To znaczy w tej chwili na razie jakiejś takiej bardzo konkretnej wizji nie ma. Zakład komunalny na etapie tutaj tych naszych rozmów wskazywał, że taki teren im się przyda do różnych celów takich prowadzenia bieżącej działalności, bo z tym terenem jest kłopot. W tej chwili jedyny las, jaki zakład posiada w Żubnicy, on jest ciągle zajęty, tam ciągle nie możemy się coś zmieścić. Zakład też ma problemy, więc chętnie takie miejsce przyjmie do prowadzenia swojej normalnej działalności. Znaczy ten teren jest na dzień dzisiejszy w sumie tam skomunikowany jest w sumie tylko przez ten główny wjazd, tak? I gdyby ewentualnie i tam póki co, jak na razie kotłownia istnieje, tak, ona funkcjonuje, jeszcze przynajmniej jakiś czas będzie funkcjonować, więc jak gdyby dostęp jest tylko przez no, ewentualnie w przyszłości, jeżeli będzie jakoś skomunikowany od strony tam w kopu, tak, i będzie można dostęp zrobić, no to można powiedzmy czy podzielić, czy wydzielić jako niezależną działkę wtedy ewentualnie, tak. A na dzień dzisiejszy tam i tak jest tam ten taki staw jest na tym terenie tak naprawdę, także no, uwalnia się tej powierzchni powiedzmy o tyle, co pod samym budynkiem oczyszczalni, tak. Natomiast no są takie piki, że mamy momenty, że mamy wspólnie kłopoty mamy, jeżeli chodzi o urząd prowadzi na tyle. Tutaj gmina dużo inwestycji, na dużo, bardzo dużo momentów jest takich, że materiałów z odzysku jest bardzo dużo, których nie ma de facto gdzie składować, tak? I jak się okazuje, takie place takie jakieś uporządkowane, chociażby, które mogłyby funkcjonować jak czasowe składowisko na przykład, tak, a jednocześnie ogrodzone i w miarę monitorowane, mógłby przynajmniej na początkowym etapie taką funkcję będzie pełnił, mamy nadzieję, pełni. Co nie powiedziane, że w międzyczasie że każde pomysły przecież będą uwzględniane, tak. Panie kierowniku, jeszcze się odniosę do tego budowy przodu, to też jest kwota dosyć wysoka. Ja rozumiem, tak jak pan powiedział, że to są zawyżone bardzo kwoty. No tak, zrobiliśmy zdjęcia kwot. Tylko chciałem zadać. Panie kierowniku, bo ja się nie wiem, co ja orientuję. Powstanie przok i kto będzie zarządzał tym miejscem? Tutaj, jak już może powiem, zawsze zarządza wykonawca, który wybiera przetarg na gospodarowanie odpadami elektronicznymi. Od kilku lat akurat jest to ekoregion z siedzibą głową. Także on przejmuje administrację. Czyli budujemy obiekt i oddajemy. Oddajemy to jest takie słowo. Dwa słowa użyłem. Użyczamy. Powierzamy, tak, do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki. No to też wymaga jest wymuszona nas ustawa, tak? Że musimy mieć ten punkt, że musimy mieć wykonawcę, który to robi. Dziękuję. Proszę pan radny Jarząbek. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę dużo pytań zostało zadanych. Ja mam tylko takie pytanie, czy elementy, które zostaną ewentualnie po likwidacji tej oczyszczalni ścieków w Kleszczowie, elementy, nie wiem, wyposażenia, cały zespół maszyn, czy one będą jakoś wykorzystane albo odsprzedane, czy wszystkie będą musiały być zutylizowane, czy można powiedzieć wyrzucone, tak kolokwialnie mówiąc. Bardzo proszę. W mojej opinii no, większość tych
urządzeń, ponieważ to jest w wannach tam stalowych i tak dalej, które już są kilkanaście co najmniej lat eksploatowane. Większość tych urządzeń będzie trudno, jest to właściwie tylko i wyłącznie stal, która jest stalą, będzie złomową i to zresztą trudno będzie inaczej zdemontować to. Jedynie części ewentualne do ewentualnego zastosowania wykorzystania to są elementy elektryczne, czyli silnik, które ewentualnie można w tym momencie rozważyć, czy to poprzez zbycie komuś, tak? Czy też i to pewnie, nie, to znaczy, no myślę, że jest rzeczą jakąś taką naturalną, że wszyscy będziemy się starali zagospodarowywać to, co jest do zagospodarowania, tak? Natomiast nie złomować rzeczy, które są wartościowe, tak? Natomiast trudno na dzień dzisiejszy jeden do jeden przenieść to gdzieś i zacząć to na nowo eksploatować, tak? Ja rozumiem. A proszę mi powiedzieć, kiedy się narodził pomysł przeniesienia oczyszczalni z cieków do Węgorzewska? Szanowni Państwo, ja wejdę sobą. Bardzo proszę o spokój. Jeśli chcemy usłyszeć odpowiedź, za chwilę ktoś będzie zadawał to samo pytanie. Musiałbym sięgnąć, ale to jest wniosek, pierwszy wniosek zakładu komunalnego w tym temacie, nie wiem, około 2-3 lat temu. Ja rozumiem. Czyli w końcu 2014, w 2015 w budżecie pojawiło się zadanie inwestycyjne i gdzieś tak w drugiej połowie 2015 roku rozpoczęliśmy pracę. Rozumiem. Jak obydwaj panowie byli prezesami, do czego zmierzam? Proszę mi powiedzieć w takim bądź razie, czy w ciągu tych 2 czy 3 lat na terenie tej oczyszczalni w tym budynku dochodziło do jakichś inwestycji takich poważniejszych? Działania polegające na utrzymaniu sprawności technicznej, tak? I masy, i budynku, i samych urządzeń. Normalne działania eksploatacyjne. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana. Chciałem zapytać o taką sprawę, czy te rurociągi tłoczne, łącznie z tą przepompownią, wiadomo, że Kleszczów się rozbudowuje, czy będą zdolne przyjąć większą ilość tych ścieków? I w przypadku, załóżmy, tej awarii tej przepompowni, czy jest tam po prostu alternatywne jakiś sposób dostarczenia tych ścieków do oczyszczania gruntów? Czy jest w projekcie to wszystko zagwarantowane? Generalnie rzecz biorąc, przepompownię ścieków, a szczególnie taką dużą, projektuje się i wykonuje w ten sposób, że zawsze musi mieć, nie jest to przepompownia, która wyposażenia jest w jedną pompę, tylko jest to minimum 2 albo 3 pompy w zależności od wielkości, i nigdy nie dzieje się tak, że one że wszystkie naraz pracują, chyba że w szczytowych momentach, kiedy właśnie są jakieś powodzie, niepowodzie i muszą spompować, to wtedy się włączają, ale to krótkotrwały okres jest. Więc prawdopodobieństwo takiej awarii, która by zablokowała możliwość przetłaczania ścieków, no jest bardzo znikome w tym momencie, bo jeżeli a biorąc pod uwagę na przykład czy tłocznie, na przykład jeżeli jeden segment się wyłącza, to zawsze drugi może pracować, wręcz pozwalając naprawiać ten pierwszy, tak? Bo to są rozwiązania tak zwane suche, gdzie wchodzimy do komory, wszystko jest zabudowane, możemy sobie dowolnie zakręcić zawory, zdemontować część uszkodzoną, a jednocześnie drugi blok pracuje, tak? Także tutaj myślę, że to nie jest jedynie po stronie elektrycznej, należy zabezpieczyć zasilanie w energię elektryczną i co byłoby w tym momencie słuszne, biorąc pod uwagę, że tam już jest kotłownia, tak? I wyposażenie wardy w agregat prądotwórczy i tak dalej, to można. Zasilanie zresztą zostaje, będzie tylko przeniesione to, co jest dzisiaj cała ta strona energetyczna, która była do oczyszczalni, tak? Ponieważ z niej, z tych szaf są na dzień dzisiejszy podłoże również jest zasilana cała kotłownia, tak? Więc tutaj no nie przewiduję jakichś problemów. Natomiast to już jest kwestia wymiarowania średnicy rurociągu, natomiast przy rurociągach tłocznych naprawdę jest dosyć duża elastyczność, jeżeli chodzi o ilość ścieków, zwiększa się tylko tak naprawdę prędkość przepływu w pewnych granicach dopuszczalnych prędkości, praktycznie rzecz biorąc, to jest pan, od 0,2 do tam 1 czy do 1,5 metra na sekundę przepływu, co dla danej średnicy no, wręcz powoduje to, że możemy do 100% więcej ścieków
przesyłać na danej średnicy, szczególnie przy tych większych średnicach, czyli już tam powyżej 150. Tak? A przy tej dużej to tak należy się spodziewać, że należy rozpatrywać w granicach 150-160 rurociąg tłoczny, który by to łączył. Rozumiem, że ta centralna nastawnia czy dyspozytornia powstanie w tej części zlikwidowanej, tej oczyszczalni Kleszczowie, tak? Nie. Nie? Nowym obiekcie. Na nowym obiekcie, a światłowód stąd do monitorowania. Tak, bo na dzień dzisiejszy będzie nowe w ogóle, że praktycznie nowa automatyka nowego obiektu i tak dalej wpięta będzie i będzie miała, jak gdyby podstawą i rdzeniem całego tego systemu będzie dokładnie nowa automatyka oczyszczalni, tak? Natomiast system zarządzający i wizualizacji zostanie sprowadzony, bo my praktycznie do każdego obiektu mamy te systemy wizualizacji. Kwestia jest, że będziemy je sprowadzić je tylko do jednego miejsca, tak? I w tym celu jest potrzebne skomunikowanie poprzez światłowód tego miejsca. Tak? Niemniej światłowód jest praktycznie już na większości terenów gminy jest i nasze wszystkie obiekty powoli będą mogły już światłowodem być połączone. Czyli światłowód równolegle wzdłuż rurociągu aż do oczyszczalni wyników. Powiem panu szczerze, że szczegółowej trasy jeszcze nie znam na dzień dzisiejszy, czy on będzie równolegle, ale logicznym byłoby, bo to jest kwestia terenowa i tak dalej, że będzie tak, albo, bo jest kwestia jeszcze są zasilania energetycznego, tak? Czyli albo będzie równolegle, nie wiem czy dobrze, tam tak chyba przewidziano, albo równolegle z kablami energetycznymi będzie szedł, będzie kanalizacja teletechniczna, albo równolegle właśnie z tego. Może na pewno też jakaś nitka, bo należy skomunikować chociażby automatykę i wizualizację tejże przepompowni ścieków głównej, tak? Więc najprawdopodobniej to będzie to kilka i tak nitek źródeł, które będą wprowadzały te sygnały. Dziękuję. Proszę pana radny Zięba. Panie Robercie, czy te zadania będą realizowane równolegle, czy etapowo? One założenie jest takie, że będą realizowane razem. Ponieważ nie można wybudować czy zlikwidować oczyszczalni w Kleszczowie, zanim nie powstanie w Lubińsku i nie uruchomimy tam tej oczyszczalni. Więc to wszystko musi być robione razem. Dlatego i koncepcja, i ten projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada, że to wszystko będzie realizowane w jednym czasie. Znaczy, oczywiście etapami. Najpierw musimy rozbudować oczyszczalnię w Lubińsku, połączyć to rurociągami, a dopiero na końcu zlikwidować oczyszczalnię w Kleszczowie, kiedy to wszystko już zacznie działać. Natomiast wszystko jest planowane, że jakby w jednym dużym zamówieniu przetargowym będziemy to realizować. Panie Prezesie, a jakieś koszty ewentualne utrzymania, konserwacji, ewentualnych napraw takiego rurociągu mógłby pan podać? I jeśli chodzi właśnie o tą średnicę 160, to panowie to jakoś przeliczali, dobierali? Czemu nie 200, czemu nie 100? I dlaczego taki materiał, o którym pan tutaj wspominał, jest zastosowany, a nie na przykład inny? Czy to jest optymalna średnica, optymalny materiał? Czy tak się po prostu stosuje? Ja już państwu mówię, jesteśmy na dzień dzisiejszy na etapie koncepcji. Koncepcja praktycznie rzecz biorąc, to nie jest szczegółowe wymiarowanie i tak dalej. To jest założenie kluczowych parametrów, a kluczowymi parametrami, oczywiście w ogóle do doboru oczyszczalni kluczowym parametrem to jest przede wszystkim ilości, czyli maksymalne dobowe, średniodobowe i maksymalny godzinowy dopływ, jaki może być, plus parametry ścieków, jakimi się dysponuje, tak? I w oparciu to dopiero na tym się obudowuje całą technologię, obudowuje się konkretne rozwiązania, bo z jakości ilości ścieków wynika zapotrzebowanie na powietrze, z ilości zapotrzebowania na powietrze wynika zastosowanie rodzaju dmuchaw na powietrze, czy średnicy przewodów i tak dalej, i tak dalej, tak? Normalnie. I tutaj jest to samo, na dzień dzisiejszy wiemy, na dzień dzisiejszy z wstępnych naszych, to jest, można powiedzieć, stosunkowo prosta operacja dobrać wstępnie, znając ilość ścieków i znając rekomendowany zakres prędkości dla przepływu ścieków, dobrać średnicę, tak? Z tych pierwszych wstępnych naszych wynika, że ta średnica 160
powinna zabezpieczyć te potrzeby. Natomiast projektant dobierze to szczegółowo i się podpisze pod tym, tak? I ja nawet trudno nam będzie niekiedy, jeżeli on powie, że tak ma być, no to on jest do tego uprawniony i on ponosi odpowiedzialność za to, że taką średnicę dobiera. Natomiast o materiały na dzień dzisiejszy, no przeważnie tworzywa sztuczne się na dzień dzisiejszy stosuje, jeżeli chodzi, czyli myślę, że raczej będzie to PE, jeżeli chodzi o rurociąg tłoczny, ale też nie postawię wszystkich pieniędzy dzisiaj, że to będzie PE, tak? Może jutro się pokaże jakaś nowa technologia i nowy materiał. Ale kamionka ma. Dokładnie, no z tym, że akurat może nie tyle do tłocznych, co do grawitacyjnych bardziej. Tak? Choć chodzi też kamionka, to już od kilku lat jest renesans, bo to jest nie ta kamionka, która była kiedyś. Także cała Łódź ze środków unijnych została skanalizowana po nowemu, łącznie z przeciskami, z rurami kamionkowymi. Tak? Dziękuję. Proszę Pani Radna Szczęsna. Takie pytanie, to czy obwodnia czy tłocznia będzie zlokalizowana na terenie obok obecnej oczyszczalni ścieków? Nie, dokładnie na terenie. Wręcz nawet jest to narysowane no, tam na placu, tuż obok budynku kotłowni. No, czyli między kotłownią a oczyszczalnią. Tak, tak. No to dobrze tą czerwoną kropeczkę rozpoznałam w tym miejscu, bo zupełnie się na tym nie znam i taka maleńka obawa, czy po prostu jeśli chodzi o dorogość tego miejsca, bo ta ilość ścieków przemokowana, czy to będzie zamknięty obieg, gdzieś jednak gazy będą musiały mieć swoje ujście. W przypadku, jeżeli zostanie zastosowana tłocznia ścieków, to jest to tak zwana pompownia typ suchy, czyli praktycznie rzecz biorąc w tym miejscu nie ma ścieku, nie ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym. Bardzo dobrze, właśnie o gaz na oczyszczalnia pod tym względem też jest uciążliwa dla mieszkańców. Tak się uda. Dziękuję. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Ja bym prosił jeszcze skorzystając z okazji, i skoro są panowie prezesi, czy można porozmawiać na temat autobusów, które oglądali, bo taki wniosek padł. Pana decyzja, panie przewodniczący. Nie wiem, szanowni państwo radni, czy dzisiaj jest czas na to, żeby o autobusach teraz rozpoczynać dyskusję. Mamy przed sobą jeszcze wnioski zebrań miejskich do zaopiniowania. Co państwo na to? Jak przyrzekł, ktoś chce zadać pytania. Tylko panie Henryku, no znowu się rozpocznie dyskusja dwugodzinna. Może półtorej. Pytania, odpowiedzi na piśmie. No chyba, że w taki sposób. Mogą powiedzieć. A dlaczego na piśmie? Nie no, jeśli ma to dwa reguły, tak? Wszyscy o to samo czas goni. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy przedstawicielami mieszkańców, no i powinniśmy mieć możliwość zadawania pytań właśnie w takim, odnośnie takich kwestii, które są drażniące, albo które są istotne dla spraw. Szanowni państwo, dobrze, tylko proszę krótkie, konkretne pytania bez historii 10-minutowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie prezesi, wiem doskonale, że część osób z radnych, tych, którzy mieli ochotę, była, widziała te autobusy. Ja akurat byłem w tej grupie, która chciała zobaczyć, jak zostały wykorzystane pieniążki publiczne, prawie 7 milionów złotych, dokładnie chyba 6 milionów 700 tysięcy, 764 tysiące. Moim zdaniem jest to kwota za wysoka, jeśli mielibyśmy porównywać standard autobusów. Tutaj na tej sali jakiś rok temu byli panowie prezesi, jeden z panów się wypowiadał, że co najmniej jeden autobus, co najmniej jeden autokar powinien być turystyczny, międzynarodowy i specyfikacja będzie do tego zmierzała.
Nawet nie udało mi się dostać dokumentów na dzisiejszą komisję, bo akurat pani musiała się oddalić, ale pan wiceprezes cytował, że specjalne silniki będą o zwiększonej mocy, żeby takie autobusy sobie poradziły w trasach na przykład i w górach, na przykład w górach, tak, że bez problemu z pełnym załadunkiem mogły przemieszczać ulice i szosy. No ja po pierwsze zauważyłem takie, nie wiem czy to można powiedzieć nieprawidłowości, ale moim zdaniem mam uwagi co do przestrzeni bagażowej, która jest mniejsza o około 30% w porównaniu ze Scanią. W autobusie, który jest 15-metrowy, mam zastrzeżenia odnośnie wysokości tego autobusu. Ja nie jestem jakąś tam bardzo wysoką osobą, a można powiedzieć, że przestrzeni nad głową zostało kilka centymetrów na całej rozciągłości tego autobusu, a w końcowej części na ostatnich kilku metrach osoba, która ma 1,60 musi uważać, żeby nie uszkodziła sobie głowy. Mam wątpliwości co do foteli i funkcjonowania. Uważam, że te fotele nadają się tylko na trasy krótkie, czyli takie Kleszczów, Bełchatów, ewentualnie do Łodzi można nimi jechać, ale gdzieś dalej, Wrocław, Warszawa, Kraków czy Pomorze, no to osoby, które będą siedziały w wymuszonej pozycji ciała, no nie będzie to dla nich ani komfortowe, ani bezpieczne. Dlatego dla takiego człowieka, dla młodego czy dla starszej osoby. Dziwi mnie też fakt, że pewne wyposażenie tych autobusów jest, można powiedzieć, że brane z klasy międzynarodowej, turystycznej, a jest wykorzystywane w tych autobusach, które mają służyć, jak panowie stwierdzili, do dowozu dzieci do szkół. Na przykład mikrofon bezprzewodowy dla pilota, tak? Czy to w każdym autobusie znajdzie wykorzystanie, jeśli będą jeździły tutaj po terenie, zestaw DVD i specjalne nagłośnienie, szyby boczne panoramiczne podwójnie, tak? Ja rozumiem, pojedyncze to jest jakoś tam standard, system samouzupełniania się oleju silnikowego jest stosowany tylko z tego co mi wiadomo, bo dzwoniłem w dwa miejsca tylko w samochodach, które są dalekobieżne i które wykonują praktycznie trasy non-stop. Nie ma takich przestojów, jak to ma miejsce u nas w zakładzie komunalnym. Też na tej sali jakiś czas temu, jak panowie byli, mówiłem i prosiłem, obym się mylił, że zakup tych 5 autobusów ma sens pod warunkiem, jeśli zakład komunalny rozszerzy ofertę i będzie wykonywał usługi turystyczne, międzynarodowe. To jest tak na szybko tyle. Odnośnie tych autobusów dla osób niepełnosprawnych, to ja mam pytanie do panów prezesów. Też mówiłem tutaj, autobusy mają jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, po wymontowaniu siedzeń drugie miejsce. Mam pytanie, ile zajmuje wymontowanie siedzenia? Czy panowie sprawdzaliście, żeby mogły dwie osoby niepełnosprawne? I co w sytuacji, kiedy na przystanku będą stały dwie albo trzy osoby niepełnosprawne, a akurat w danej chwili będzie jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, czy dla mamy z dzieckiem, która ma wózek? No to tak na szybko to tyle. Prosiłbym o jakieś kilka słów. Ja sobie pozwolę w takim razie lekki wstęp zrobić, a już ewentualnie szczegóły techniczne pan prezes się mieni, wyjaśni państwu. Panie radny, chcę się odnieść do takich zasadniczych kwestii natury ogólnej. Ja naprawdę nie przypominam sobie, żebyśmy w tym składzie, czyli we dwóch jako zarząd, byli goszczeni przez państwa na posiedzeniu Rady Gminy, czy też na posiedzeniu komisji, więc nie mogliśmy we dwójkę wypowiadać się w tym temacie i określonych kwestii państwu proponować. Ja osobiście byłem zaproszony na kilka posiedzeń Rady Gminy i przy tej okazji również padały pytania odnośnie autobusów. A i samą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że w swoich wypowiedziach odnośnie autobusów twierdziłem, że zapotrzebowane przez zakład komunalny autobusy to są autobusy, które mają służyć wymianie istniejących autobusów
marki Autosan i mają realizować zadania, które są nałożone na zakład komunalny poprzez karty powierzenia, czy to poprzez inne zlecenia. Przede wszystkim mają obsługiwać młodzież poprzez przewozy szkolne i instytucje związane z gminą Kleszczów i mieszkańcami Kleszczów. Nie roztaczałem przed Państwem i nigdy się nie odnosiłem, mówiąc szczerze, ja osobiście, na temat wizji zakładu komunalnego jako przedsiębiorstwa turystycznego, czy też wożącego i rozszerzającego swoją działalność o masowe przewozy turystyczne. I twierdzę z całą stanowczością, że nigdy takiego poglądu nie wyraziłem. Następny temat. Pragnę Państwu zauważyć, że lekko niesprawiedliwe jest określenie, że uważam za źle wydane kwota tam 6 czy 7 milionów złotych. Myśmy, proszę Państwa, nie wydawali tych pieniędzy od tak, że po prostu poszliśmy do sklepu sobie i upatrzyliśmy sobie do salonu Mercedesa i mówimy opcja taka, opcja taka, opcja taka i proszę bardzo, wypłacamy. Tylko była specyfikacja o określonych ogólnych parametrach, a cała procedura była... Przepraszam bardzo, panie prezesie. Panowie, chciałam panu rozstawić jaką ustawówce. A cała procedura była... Niech pan będzie głuchy na te nasze przymiotki. Bardzo proszę. Była procedowana jako przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A tam nie ma miejsca na targowania się, na wybierania, na podnoszenie parametrów co miesiąc, na przykład, że centymetr w prawo, czy centymetr w lewo i tak dalej. Niekiedy, niestety, taki jest urok tej ustawy, że niekiedy, osiągając jedne cele, z dobrodziejstwem inwentarza dostaje się inne, takie, a nie inne, na które się de facto nie zawsze ma wpływ. A trudno jest co do milimetra i centymetra rozpisać każdy, że tak powiem, szczegół i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli napiszemy specyfikacji, że mają być fotele miękkie, tapicerowane, z tapicerką skórzaną materiałową, to jeden z wykonawców dwa centymetry, drugi da 5, trzeci da 7, 12 i tak dalej. I nigdy nie do końca mamy na to wpływ. Więc a kwota 6 milionów czy 7 jest też kwotą de facto wynikową, a nie taką, którą myśmy negocjowali, czy żeśmy zdecydowali, że wdamy. O kwotach zawsze przecież Państwo byliście Państwo informowani, były one zabezpieczane w budżecie, były przyjęte i tak dalej, tak? Więc i to były kwoty ogólne. I nigdy nikt nie był w stanie powiedzieć, czy będzie to kosztować 6250, czy 5800, czy 7420. Więc to są takie kwestie natury ogólnej i uważam, że ten tabor, który jest na dzień dzisiejszy zakupiony, jest pewną oczywiście zbiegiem okoliczności tak naprawdę i nieszczęściem związanym z budżetowaniem, z pewnymi procedurami, to, że w jednym czasie, powiedzmy, no, o czym tu dyskutowaliśmy niekiedy, było tych autobusów. Akurat się zrobiło, że jest 5, tak? Bo to też budało emocje. Dlaczego? Ale już to sobie tłumaczyliśmy, że raz były 2, potem znowu były 2 czy 3, przechodziło to zadanie z roku na rok, z przeróżnych powodów, które de facto w całym tym procesie, że Państwo uczestniczyliście, wiedzieliście i mieliście Państwo to wyjaśniane. Więc wiecie, dlaczego to tak przebiegało. Więc na dzień dzisiejszy ja tylko mogę powiedzieć, że z całą pewnością autobusy te pod względem technicznym są dobrymi produktami i umożliwiają realizację przez zakład komunalny zadań, które zakład ma zakontraktowany, do którego zobligowany i powołany został, do których został do realizacji powołany. Więc nie ma najmniejszego zagrożenia do tego, aby one źle funkcjonowały i źle służyły. Natomiast już ewentualnie co do dalszych kwestii technicznych, proszę bardzo, tutaj Pan Prezes na pewno będzie
będzie służył już szczegółowymi informacjami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałbym też przypomnieć Państwu, że w 2016 roku zmieniło się prawo zamówień publicznych i zwracam uwagę na taką pewną korelację przy ustalaniu budżetu, że o ile wcześniej w prawie zamówień publicznych przede wszystkim cena decydowała o wyborze oferty, tak idąc z duchem zmian, które nastąpiły w 2016 roku, o wyborze oferty cena decyduje maksimum w 60%. Pozostałe 40%, minimum 40%, zaznaczam, to są pozacenowe kryteria. To jest nowa konstrukcja przetargów, która weszła od 2016 roku, od sierpnia. O ile wcześniej można było coś budżetować i w wyniku składanych ofert cena ciągnęła ku dołowi, tak w wyniku obecnych przetargów to pozacenowe kryteria przede wszystkim decydują o wyborze oferty, a my na etapie budżetowania, rozpoznania cenowego nie jesteśmy w stanie ocenić, że dany oferent złoży akurat ofertę z takimi czy innymi opcjami. Dla przykładu, wymagaliśmy, no wiadomo, autobus musi mieć szyby boczne, ale jakie te boczne szyby będzie miał? Czy pojedyncze, czy podwójne? Czy one będą pojedynczo przyciemniane, czy podwójnie przyciemniane? To my nie jesteśmy w stanie narzucić oferentowi, żeby on zdecydował się na etapie ofertowania, jakie on zaproponuje nam szyby w momencie składania oferty do przetargu. W tej konstrukcji, obecnej konstrukcji przetargów, można powiedzieć, że specyfikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest specyfikacja bezwzględnie wymagana, to jest ten minimum. Druga część to jest to są pozacenowe kryteria. W przypadku tych autobusów, tych pozacenowych kryteriów było bardzo dużo, około 30, może 40, nie pamiętam w tej chwili, ale bardzo dużo. W tych pozacenowych kryteriach promowaliśmy cechy pojazdów, na które zwracamy uwagę. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przewozu dzieci. To jest jakość, żywotność, to są warunki eksploatacyjne i serwisowe. Na komfort nie kładliśmy aż takiego nacisku z uwagi na to, że są bardziej priorytetowe sprawy niż to, czy siedzenie jest miękkie, czy twarde. Teraz tak, więc biorąc pod uwagę tą nową konstrukcję tych przetargów, musimy mieć taką świadomość, że te pozacenowe kryteria w momencie składania ofert będą ciągnęły cenę w górę, a nie w dół. Trzeba zmienić zupełnie świadomość i podejście do przetargów, jeśli chodzi o budżetowanie, tak? Teraz tak, tutaj się ustosunkuję jeszcze do zadań, które realizujemy jako zakład komunalny na zlecenie Urzędu Gminy, bo priorytetowymi sprawami przy uwzględnianiu zapotrzebowania na tabor to są zadania, które mamy zlecone przez gminę. I tu Państwu przypomnę, że w roku 2013 były budżetowane autobusy szkolno-międzymiastowe. Jeszcze raz podkreślę, szkolno-międzymiastowe. A więc autobusy powinny mieć cechy szkolnego autobusu i równocześnie międzymiastowego. Gdybym zakupił autobus, gdybym specyfikację sporządził w kierunku autobusu turystycznego, dzisiaj bym się przed Państwem tłumaczył, dlaczego w budżecie był autobus międzymiastowy zapisany, a zakupiliśmy autobus turystyczny.
Także jeszcze sobie tu Państwo jeszcze ustosunkuję się do tych zarzutów technicznych, co Pan tutaj radny. Uwag. Techniczny. System samouzupełniania oleju przykładowo. Firma Volvo, dbając o swój wizerunek, zaproponowała nam system samouzupełnienia jako gratis. Myśmy tego nie wymagali, a za system samouzupełnienia nawet nie było dodatkowych punktów. Następna sprawa, szyby podwójne. Nawet autosany, które obecnie mamy w eksploatacji, również mają szyby podwójne. Teraz tak, te szyby podwójne promowaliśmy, owszem, z uwagi na to, że podwójna szyba daje lepszą izolację termiczną, lepszą, lepsze współczynniki przenikalności, korzystny dla wnętrza autobusu. Ten współczynnik się przekłada na moc konieczną do ogrzewania lub klimatyzacji. Jakby nie patrzeć, to odbija się na oszczędności mocy na silniku to. Teraz następne. No, czy krótkich, czy długich, generalnie przekłada się to bezpośrednio na obciążenie silnika, a w tym momencie przekłada się to na moc dostępną dla układu jezdnego. Teraz następna sprawa. Przyciemniane szyby żeśmy promowali. Pojedynczo lub podwójnie. Ja nie wymuszałem na producencie, czy ona mieć pojedyncze, czy podwójnie przyciemniane. Ale podwójnie przyciemniana szyba daje nam jeszcze lepszy współczynnik, bo blokuje promieniowanie widzialne oraz promieniowanie UV w tak znaczącym stopniu, że znowu podnosi to dostępność mocy z silnika na układ jezdny. Ekonomika, tak. A ponadto sam komfort jazdy, że tak powiem, kiedy mamy przyciemnione szyby, to w okresie letnim oczywiście, że to pomieszczenie się tak nie nagrzewa. Klimatyzacja wydajnie pracuje. Proszę, następna sprawa. Ilość osób niepełnosprawnych. Jedna. Na pytanie, ja powiem dwie, bo trzeba przystosować i ten czas przystosowania dla osoby niepełnosprawnej wynosi w warunkach warsztatowych 15 do 30 minut powiedzmy, w zależności ile razy to zrobimy. Myślę, że w końcowym, jak 2-3 razy tak w ten sposób przystosujemy, to myślę, że nasi mechanicy będą w stanie to zrobić w 15 minut. Ale to trzeba wykonać w warunkach warsztatowych, nie na drodze. Na pytanie, a co będzie, gdy 3 albo 4 czy 5 będzie niepełnosprawnych na wózkach, na przystanku, to ja zapytam w ten sposób. Jeżeli będziemy mieli autobus z 5 dostosowany do przewozu 5 osób niepełnosprawnych, tak, no to powstanie pytanie, a co będzie, jak będzie 10 na przystanku? Zawsze można w ten sposób skalować, że tak powiem, to pytanie w zależności od swoich potrzeb. Powiem w ten sposób, na etapie przygotowania tego przetargu, rozpoznania techniczno-cenowego, żadna firma poza Irizarem oraz poza Mercedesem i Volvo nie była w stanie nam przedstawić propozycji autobusu z dostosowaniem dla więcej niż jednego wózka. Wiem, że od tego roku firma MAN takie autobusy będzie zaczęła produkować, podobno, przynajmniej mieli takie w planie, od tego roku, od stycznia. Czy to nastąpiło, trudno powiedzieć, ale na czas sporządzania specyfikacji zaledwie 3 firmy były w stanie zaproponować więcej niż przewóz jednego wózka. Firma Mercedes z jakiegoś powodu odpadła, z powodu wysokości gabarytów, tak, z powodu wysokości, a to z uwagi na gabaryty naszych boksów garażowych. Więc oni nie wzięli udziału w ogóle w przetargu. Byli po prostu za wysocy, tak? Mimo że deklarowali swoją wysokość, tam różnica była 5 cm, oni deklarowali na etapie rozpoznania cenowego wysokość 3,40. Niestety nie zmieścili się, okazało się, że w momencie składania ofert nie zmieścili się z tą wysokością, z tymi gabarytami, bo ich wysokość była 3,45. Te 5 cm decydowało, bo mamy takie 5 boksów akurat na autobusy i nie ma takiej możliwości, żeby autobus o 5 cm wyższy wjechał już.
zwłaszcza, no niestety, ale takie warunki decydowały o tym, że Mercedes nie przystąpił. Dlaczego firma Blizzard, która również mogła, która mogła przewozić dwa, być może nawet i trzy wózki, tego nie wiem, ale dlaczego oni nie wystartowali? Myślę, że pytanie do firmy Blizzard, nie wiem dlaczego nie wystartowali. Firma Volvo, dziękujemy, że wystartowała, bo dzięki temu mamy tą możliwość przewożenia dwóch wózków, prawda, przy odpowiednim dostosowaniu wcześniejszym, tak? Także to nie jest tak, że chcielibyśmy to czy owo i tak dalej i my sobie wybieramy, co my byśmy chcieli. No niestety, jeżeli by, ja sądzę, że na rynku jest taka firma, która mogłaby skonstruować autobus, który nawet i 5, i 10 wózków byłby w stanie przewozić, tylko cena byłaby kosmiczna. 3 razy taka, może 4 razy taka. Byłoby to praktycznie studyjne wykonanie. Pytanie tylko, czy nam aż takie studyjne wykonanie potrzebne jest i za takie pieniądze. Teraz jeżeli chodzi o wysokość wnętrza pojazdu, na to pytanie odpowiem, myślę, że to, może podpowiem, że odpowiedź została udzielona na ostatniej sesji, gdyż taka padła odpowiedź, że firma nie ma wpływu, zamawiający nie ma wpływu na warunki homologacyjne. Autobus spełnia warunki homologacyjne, są to określone przepisy. Ponadto autobus nie może mieć wyższych gabarytów jak 3,40. Automatycznie, jeżeli byłaby to wyższa wysokość, to w środku byśmy mieli możliwość wnętrza wyżej niż 1,90 m. A ponieważ jest ograniczenie od wysokości autobusu do 3,40, teraz minus wysokość podłogi, która jakaś tam minimalna musi być, później w drugiej części, w tylnej części jest, to znaczy od drugich drzwi, jest ta podłoga podwyższona. No dobrze, gdzieś ten silnik musi się zmieścić, tak? I układ napędowy. My na to nie mamy wpływu. Jeżeli byśmy mogli mieć autobus wyższy, na przykład 3,60, no to automatycznie w środku byśmy mieli nie 1,90 m, tylko 2,10 m na przykład. Jeżeli byśmy mieli konstrukcję specjalną, jeśli chodzi o układ napędowy, most napędowy, portalowy przykładowo, tak jak stosowane są w nisko podłogowych autobusach, nie nisko wejściowych, gdzie 2/3 autobusu jest, ma niską podłogę, tylko nisko podłogowy, gdzie 100% podłogi jest niska, to w takim przypadku faktycznie na pełnej długości mielibyśmy tą wysokość 1,90 m, tak? Bo silnik byłby w tym momencie schowany z tyłu, a nie pod podłogą. No ten taki autobus z portalowym mostem nisko podłogowy kosztowałby pewnie około 15% więcej niż ten nisko wejściowy. No pytanie, czy nam akurat nisko podłogowy potrzebny i czy mielibyśmy pieniążki na taki nisko podłogowy, żeby zaspokoić potrzeby tej wysokości 1,90 m, tak? Nie wiem jaka, ale ta jest za niska. No to jeszcze raz zapytam się, czy mamy wpływ na warunki homologacyjne. Autobusy spełniają warunki homologacyjne, określone gabaryty, które są przyjęte przez zespół rzeczoznawców w ITS-ie i ITS te warunki wydaje i uzgadnia. Nie mam na pan prezes, że za chwilę się ustosunkuje. Dobrze. Teraz tak. No myślę, że chyba wyczerpałem zakres pytań, chyba że jakieś szczegółowe objaśnienia. Panie radny, ostatni zestaw. Pan prezes odpowiada i kończymy dyskusję. Bardzo proszę. Czyli panu przewodniczącemu wszystko odpowiada w autobusach, tak? Tak, proszę. To dziwię się. Panie prezesie, dziękuję. Na niektóre odpowiedzi pan udzielił fajnej, wyczerpującej odpowiedzi, na inne mniej. Ja chciałbym się odnieść do tych słów pana. Czy ten autobus 15-metrowy ma 3,40 wysokości, czy ma mniejszą? To po pierwsze. Bo wydaje mi się, że na pewno mniejszą. Dobrze, panie radny, zestaw proszę i pan prezentuje. No nie. No to koniec? Nie, absolutnie. To proszę następne. I pan zapamięta, dobrze. Wszystkie autobusy mają 3,40, poniżej 3,40.
do 3,40. A ile dokładnie ten 15-metrowy, jeśli mogę wiedzieć? Dokładnie plus minus 5 cm. Szanowni Państwo, wszystkie ja apeluję o rozsądek. No będziemy się teraz pytać o centymetry. Tak? Wszystkie autobusy mają tą samą wysokość. Czy to nisko wejściowe, czy te średnie autobusy, czy ten długi mają tą samą wysokość. Bliską 3,40. Czy to jest 3,38 czy 3,35? Ja tego nie wiem. W tej chwili, bo jeżeli Państwa technicznie interesują takie aspekty, to jest internet do tego, lub ewentualnie się ustosunkuje pisemnie, proszę zadać pytania, nie ma problemu. Na pewno są dużo niższe niż te skanie, ale ze względu na... Zgadza się, bo skanie są autobusami turystycznymi, zupełnie inne standardy w autobusach turystycznych obowiązują, jak w autobusach międzymiastowych. Jeszcze raz przypominam, autobus międzymiastowy nie jest turystycznym i odwrotnie, to są inne standardy. Zgadza się, ale standardy powinny być też takie, że osoba, która ma 1,90 wzrostu i 2, bez problemu może się poruszać w tych autobusach, a nie chodzić na czworakach. Słuszna uwaga i ja proponuję, panie radny, ja myślę, że takie sugestie ITS bardzo chętnie przyjmie, bo to właśnie im więcej takich sugestii będzie ze świata, to myślę, że oni uwzględnią to i w jakiś sposób wprowadzą te zmiany. To przecież to my kreujemy, że tak powiem, ten świat. Starajmy się to zmienić, prawda? Dziękuję bardzo. Teraz mam takie pytanie. Czy jest pan zadowolony z tych autobusów, z tego sprzętu, który przyszedł i czy drugi raz by rozpisał pan w ten sam sposób specyfikację przetargową, bo jak wiemy, wszyscy miał pan w tym bardzo duży czynny udział. Proszę państwa. Postaram się najpierw jeszcze odpowiedzieć panu na te pytanie wcześniejsze, bo tam nie uzupełniłem o te fotele, bo to chyba najwięcej zarzutów jest o twardość tych foteli. Nie najwięcej, to jest jedno z kilku pytań, nie zarzut, ale uwaga, tak? Moja. Ja nie jestem specjalistą. Uważam, że zakup tych autobusów za te pieniądze to jest bardzo racjonalny zakup. Jestem zadowolony z tego zakupu. Firma Volvo należy do firm czołowych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a przede wszystkim na bezpieczeństwie nam zależało. Ja zwrócę uwagę, proszę Państwa, tak chciałbym uświadomić, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, bo tak mówimy o tym enigmatycznie, ale nie każdy sobie zdaje sprawę. Z aspektów tego bezpieczeństwa. Tutaj w tych autobusach są zastosowane fotele z obniżonym trzecim punktem zapięcia. Myślę, że Państwo pamiętacie, że w 2015 roku, chyba w maju, zmieniło się kodeks ruchu drogowego, który narzuca, że jeżeli w autobusach podmiejskich, w autobusach międzymiastowych, no i oczywiście turystycznych też, czyli za wyjątkiem autobusów miejskich, to jeżeli są pasy, one bezwzględnie muszą być zapięte. Teraz my przede wszystkim realizujemy zadania przewozu dzieci. I teraz nie każdy sobie zdaje sprawę, że zapięcie dzieci w pas na przykład biodrowy równa się przy bardzo silnym hamowaniu lub, przy zderzeniu załóżmy, to równa się śmierć, to jest rozerwanie kręgosłupa, rdzenia kręgowego i tak dalej. Takie tematy są podejmowane na forach dyskusyjnych przez dyrektorów szkół, GOK-ów i tak dalej, gdzie dysydenci, jeśli chodzi o te placówki, unikają jakichkolwiek wycieczek z uwagi na to, że nie chcą brać odpowiedzialności za to, że dziecko będzie zapięte albo w pasie biodrowym, gdzie w momencie uderzenia to kręgosłup składa się jak scyzoryk i pęka. Lepiej, żeby takie dziecko nie miało w ogóle zapiętych pasów i pełnym ciężarem uderzyło w przeciwległy fotel, niż miałoby zapięte. Panie prezesie, ja popieram akurat to rozwiązanie i nie mam absolutnie żadnych pretensji, jeśli chodzi o regulację wysokości pasów. Panie radny, ja myślę, że nie pretensje, ale my powinniśmy być dumni, że mamy najnowocześniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pojazdy w Polsce. Jak sam producent Volvo określił, to nie ma takich autobusów innych w Polsce pod względem bezpieczeństwa, jak te, które myśmy dostali. I powinniśmy z tego tym się chlubić, że mamy tak, że nasze dzieci tu w gminie mogą jeździć tak bezpiecznymi wozami. Czy zmieniłby pan coś w
specyfikacji, gdy drugi raz pan rozpisywał zamówienie publiczne? Podpowiem w ten sposób. Jeżeli bym miał większy budżet, a jest to możliwe, bo tutaj były zarzuty co do twardości foteli. W zasadzie może nie twardości, tylko uchylności tych foteli. Tak, regulacji. No to podpowiem, droga otwarta, szanowni państwo. Rozmawiałem z producentem i jest to możliwe, żeby te fotele wymienić za 15 tysięcy euro na uchylne. To jest kwestia tylko budżetu, ale państwo żeście oponowali, że budżet ma być w takich a takich granicach i staraliśmy się w jakikolwiek sposób ten budżet zawężyć do optymalnego. Jeżeli jest taka wola, że tak powiem, Rady Gminy, że te fotele na przykład w autobusie 15-metrowym mają być uchylne, droga wolna, uchwalmy w takim razie te około 15 do 20 tysięcy euro będą kosztowały te fotele z obniżonym trzecim punktem. Jeżeli państwo chcecie zagwarantować dzieciom jeszcze wyższy komfort w autobusie międzymiastowym, który z samej zasady, jego zasięg powinien być tak około 100 kilometrów. 100 maksimum do 200 kilometrów. Z samej zasady. Dobrze, dziękuję. Proszę, następne pytanie. Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że 10 osób niepełnosprawnych, tak jak pan wspomniał, na przystanku czy gdzieś, czy matek z dziećmi, jest to rzadkość. Natomiast 3, o które wnioskowałem na tej sali, pewnie pan Marcin, kierownik, pamięta, 3 jest to częsty widok. Nie pamięta pan, ale to na następną sesję wyciągnę protokół z komisji, to może przypomnę. Proszę państwa, ja tylko dam 3 miejsca dla niepełnosprawnych, to mniej więcej trzeba wyrzucić 10 foteli z autobusu. Ale nawet jednego nie ma przyjęcia. No dobrze. Nie, no są możliwość 2 niepełnosprawnych, jeżeli to będzie jeden stały. Szanowni państwo, dostałem pismo ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze 140 podpisami, żeby właśnie uwzględnić to, co pan mówi. Wyższy priorytet dla osób niepełnosprawnych, pod każdym względem niepełnosprawnych, tak? Ja nie mówię tylko o wózku, bo to są osoby niewidzące, niesłyszące i tak dalej, i tak dalej. Również na wózku, żeby wyższy priorytet na to postawić. W wyniku, ponadto współpracowałem z panem, który użytkuje taki wózek i najbardziej jest w stanie podpowiedzieć, jakie parametry techniczne autobus powinien mieć, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Ja sobie cenię bardzo te uwagi pana. I w wyniku tych konsultacji faktycznie umieściliśmy, zmieniliśmy wagę kryteriów i umieściliśmy takie zapisy w pozacenowych kryteriach, które by skłoniły producentów do tego, żeby zainteresowali się możliwością przewozu więcej niż jednego wózka. I między innymi tam było chyba maksimum do 4 wózków, ale widocznie waga chyba 18% wartości przedmiotu zamówienia nie skłoniła producentów do tego, żeby zaproponować takie rozwiązanie. To panie radny, czy pan by dał wyższą wagę 50% na przykład? No bo to trzeba w jakikolwiek sposób. Ale ja pana pytam, żeby pan po prostu sam sobie odpowiedział. Pan mi nie musi odpowiadać, ale tylko podpowiadam, że jakąś racjonalność, jeżeli ja bym wagę dał 100% albo 90%, to z pewnością myślę, że któryś z producentów skłoniłby się do tego, żeby zaproponować nam wersję studyjną, specjalnie dla nas zaprojektowaną z 3 czy 4 wózkami. Moja dobra wola została wyczerpana w pozacenowych kryteriach, gdzie odpowiednią wagę dawałem, promując ilość przewożonych wózków. Dostałem propozycję w ofertach z Volvo na 2 wózki oraz z Mana na 1 wózek. Oferta Mana, chyba około 1 000 000, proponowała nam stricte standardowe rozwiązania, jakie po prostu wszędzie są. I jednak ta firma albo nie mogła, albo ich nie skłoniła ta waga 18%, żeby w ogóle podejść do tematu i zaproponować więcej niż jeden wózek.
A w momencie, kiedy jeszcze panu odpowiem na takie pytanie, bo to chodzi o konstrukcję tych przetargów. Jeżeli ja wpisałbym wymóg bezwzględnego przewozu dwóch wózków, a już nie mówiąc o trzech, to ja bym żadnej oferty nie dostał, jeżeli bym trzy wpisał. A jeżeli bym wymóg dwóch wózków, to bym prawdopodobnie jedną ofertę tylko dostał. Co kłóci się z tak zwanym uczciwą konkurencją, tak? Każda z firm dostała te same możliwości dostosowania się do naszego przetargu. A to było określone wagami, wagami kryteriów i to odzwierciedlało siłę, że tak powiem, tego, co, na czym nam najbardziej zależy. Dziękuję panie radny, proszę, ale naprawdę pytania. A to nie są pytania. Ja ustosunkowuję się do wypowiedzi pana prezesa i zadaję pytania. Proszę. Teraz się odniosę do pana wypowiedzi. Panie prezesie, ja nie jestem na pana miejscu. Gdybym miał możliwość tworzyć taką specyfikację, na pewno bym to zrobił w nieco inny sposób. Ja mam pytanie. Czy obecnie te autokary, które zostały zakupione, stoją w boksach garażowych, czy nie? Szanowni państwo, nie mogą stać w tej chwili w boksach garażowych, dlatego że w tej chwili użytkujemy jeszcze stary tabor. Od jutra uruchamiamy, ponieważ mamy w tej chwili dopiero dwa dowody rejestracyjne, dzisiaj twarde dowody, na których już możemy jeździć. Dopiero dzisiaj żeśmy otrzymali dwie sztuki. Kolejne trzy sztuki otrzymamy tuż po świętach, a od jutra startujemy z pierwszym autobusem, może ewentualnie dwa puścimy już jutro, tak? Pierwsze autobusy, pierwsze Volvo, tak? Pójdą na trasę w dniu jutrzejszym. Nie wiem, czy to jedna, czy dwie sztuki, to w zależności od możliwości, że tak powiem, kierowcy jeszcze, bo to też jest uwarunkowane, prawda, logistyką, przydzielanie i tak dalej, rozpisywaniem czasu pracy kierowcy i tak dalej. Więc jeżeli wycofamy już z ruchu i te autosany, te trzy sztuki, które mamy wycofać, tak? Jeżeli wycofamy z ruchu, to miejsca tych boksów zajmą, miejsca tych autosanów w boksach zajmą Volvo. Myślę, że to niebawem się stanie. Dobrze, ja uważam po prostu, że wyznacznikiem wysokość boksów nie powinno być, tym bardziej, że państwo wnioskujecie o rozbudowę zakładu komunalnego i tam miało być specjalne hale namiotowe albo specjalne wiaty, które mogły być załóżmy 10 cm wyższe niż te obecnie, ale to jest tylko taka moja drobna uwaga. Bardzo się cieszę, że pan powiedział, że kryterium cenowe tylko w 60%, bo wybór oferty i pozacenowe kryterium dawały panu szerokie pole do popisu, tak? Mógł pan powiedzmy umieścić pewne rzeczy, które są, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia niektórych mieszkańców bardzo istotne. Chociażby ta wspomniana wysokość, regulowane siedzenia, bo pan tutaj mówi, że można je wymienić. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale po co na przykład, bezpieczeństwo jest bardzo ważne, po co tyle dodatkowych systemów monitoringu, toaleta w autokarze, który jest na przykład, tak jak pan powiedział, w sumie do 100 km. Dzieci, zgadza się, dzieci będą jeździć, ale zwykłe gimbusy, takie, które wożą dzieci do szkoły, też bezpieczne, można kupić, moim zdaniem, znacznie taniej. Czy orientuje się pan, za ile na przykład miasta kupują gimbusy czy MZ-ki do przewozu dzieci? Pani radny, odpowiadam na to pytanie. To niech pan wyjdzie, panie Marku, a nie zabierze mu pan głos. Kamil, no powiedzieli gdy swoje jakieś pytania konkretnie, a nie gdybasz i do pana nawet nie interesowało uderzenie w autobusu. Interesuje, byłem, oglądałem. Wszechstronnie uzdolnionych radnych to trzeba do komisji, która przygotowuje specyfikację i wtedy będzie widać. No. Szanowni państwo, proszę opanować emocje. Panie Kamilu, czy jeszcze dużo gdzie pani wychodzi, proszę? Teraz zadałem ostatnie pytanie. Dobrze. A wiem, jakbym miał 7 milionów, to bardzo proszę o spokój. Jeszcze, żeby urząd zamówień pozwolił panu, bo przecież nie wolno kupić tego, co się chce, tylko to jest konieczne. Nawet z marki nie można wymienić. Oczywiście, że nie.
Panie radny, jeśli chodzi o tą WC, no to ja to, ja się ustosunkowywałem już w trakcie odpowiedzi na zapytania, na zapytania oferentów. Ustosunkowywałem się, bo zdaje się, że jedna z firm tam pytała, czy zamawiający dopuszcza bez ubikacji. Zwracam uwagę, że ten autobus 15-metrowy ma być również do realizacji jakichś tam wycieczek szkolnych, przedszkolnych i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że autobusem 15-metrowym nie bardzo jest w stanie pan zatrzymać się na małym parkingu w momencie, kiedy dzieci jakby chciały siku, a to nie jest tak, że one wszystkie naraz chcą. To są dzieci, które bardzo dużo, najczęściej dużo piją w trakcie podróży i tak dalej, mają swoje buteleczki, piją, co rusz ktoś, któremuś się chce siku. I dziecko nie wytrzyma nawet 15 minut, jak jemu się zachce, to po prostu 15 minut i ono w portki robi. Co innego dorosły, tam godzinę może czy... Przepraszam, czy dzieci powinny się przemieszczać w autobusie podczas jazdy? Powiem panu tak. Dobrze, szanowni państwo, ja kończę tę dyskusję. Proszę bardzo, pani Ilona Szczęsna. Bo za chwilę zapytam, czy się koło w dobrą stronę obracamy. Nie odnośnie tych autobusów. Dziękuję za odpowiedź na pytanie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich dotyczące uruchomienia dodatkowej linii dla osób, które by chciały, dla mieszkańców naszej gminy, którzy chcieliby dojeżdżać do pracy do Bełchatowa. Czyli to musiałby być autobus, który by wyjeżdżał z Kleszczowa gdzieś około godziny 6. No, dostaliśmy odpowiedź taką, państwo radni mają tutaj w materiałach, że no to tak naprawdę od nas zależy teraz, czy taka linia zostałaby utworzona. Ja osobiście nie wiem, ile tych osób byłoby zainteresowanych, czy 5, czy 10. Korzystając z tego, że państwo tutaj są, no, chciałabym poprosić też radnych, żeby się tutaj wypowiedzieli na ten temat i jakbyśmy mogli na wniosek mieszkańców na ten temat odpowiedzieć, czy można uruchomić taką próbną linię, czy trzeba, nie wiem, robić rozeznanie najpierw u mieszkańców, ile to by było konkretnie osób, czy to może bus by wystarczył, nie autobus. Prawdę powiedziawszy, to oczekiwałam, że zakład komunalny wyjdzie tutaj z inicjatywą takiej uruchomienia takiej linii też w celach komercyjnych, nie tylko dla mieszkańców na podstawie umowy z urzędem. Wiem, że teraz trochę mało czasu mamy na taką dyskusję na ten temat i tutaj ze strony urzędu też bym oczekiwała, żeby no, tutaj pracownicy coś podpowiedzieli, jak to też prawnie i technicznie jest możliwe. Jedno słowo może w takim razie, ponieważ ten problem jakby no, pojawia się nieraz od czasu do czasu. To proszę państwa, no, możliwości są takie z punktu widzenia zakładu. Są dwie. Albo czysto komercyjny kurs i działamy w tym momencie zarówno, czy jeżeli chodzi na przykład czy Radomsko, czy Bełchatów. No, zaczynamy działać konkurencyjnie razem z PKS-em na przykład, z PKS-em Bełchatów, tak, który z naszego rozeznania ma takie kursy między Kleszczowem i Radomskiem, między Kleszczowem i Bełchatowem, tak? Tylko intencją prawdopodobnie wnioskodawców jest to, aby to był taki kurs, jak są kursy do Bełchatowa, czyli po pierwsze nieodpłatny, tak? Ja domyślę, tak twierdzę. No niekoniecznie tak, bo chodziło o to, żeby dojechać do Bełchatowa przed 7:00 wieczorem. Ja I w tym momencie, poza tym, no przejdźmy inaczej. Też musimy analizować, nie możemy tak sobie dowolnie tym dysponować w każdym momencie, bo musimy w pewnym razie przynajmniej pozory jakiejś rentowności tego wszystkiego zachowywać. No nie możemy wozić 4 osób na przykład, z czego 2 bilety kupimy, tak? Znaczy sprzedaży. Bo trzeba państwa, nawet jeżeli byśmy komercyjną linię uruchomili i ogłosili, że owszem, za biletem, z biletami i tak dalej, to podejrzewam, że po pierwsze, zaczęłoby się po pierwszym tygodniu kursowania to od razu z petycjami i tak dalej, że co i dlaczego, ponieważ no wszyscy, jednak większość mieszkańców gminy Kleszczów jest przyzwyczajona, że do Bełchatowa czy gdzieś, jeżeli zakład komunalny jedzie, to praktycznie rzecz biorąc, bilety się nie kupuje i nie płaci.
To jest po drugie, no na pewno, jeżeli by się przyjął ten kurs, no pewnie musielibyśmy się troszkę logistycznie przestawić i tak dalej, bo my zawsze mamy gotowość i czy byśmy się wyrobili, czy nie, kwestia godziny. Zawsze gotowość mamy przewozów szkolnych, czyli praktycznie większość taboru rano idzie do przewozów szkolnych, tak? Czyli mówię, że on musiałby być na tyle wcześnie, nie wiem, o szóstej z Kleszczowa, dobrze, przed siódmą, bo w Radomie z powrotem byłby przed ósmą, jeszcze by przywiózł dzieci do szkoły na tyle wcześniej, tak? Musiałby być. No i teraz jest pytanie, no mówię, są te i praktycznie rzecz biorąc by się okazało, że jadą dwa autobusy. Jedzie PKS Bełchatów i jedzie zakład Kleszczów, tak? W tym momencie. I tu jadą i teraz mówię, no kwestia monitoringu. Z naszych działań wcześniejszych i przeprowadzanych często gęsto jakichś takich ankiet, bo to nie jest, już były takie inicjatywy 4-5 lat temu, wynikało, że jak przyszło do skutecznego, do finalizacji zadania, to zainteresowanie ograniczyło się do 3-4 osób, tak? I, no i temat z natury rzeczy przeważnie no, upadał, bo mimo najszczerszych woli wszystkich i wójta, i rady gminy, i włodarzy, tak, to no, no, nie chcielibyśmy się też jak gdyby znaleźć gdzieś tam w krzywym zwierciadle, że w tym Kleszczowie to już się tak rozrzuca pieniądze, że właściwie to się 3 osoby wozi autobusem 40-miejscowym. Tak. No nawet już w tym momencie mniejszy bus mógłby. Myśmy raz nawet taki przejaw zrobili z młodzieżą, jak proszę Państwa, była inicjatywa, jak ruszały, bo chcieliśmy tutaj wspomóc i tak dalej, jak Solpark uruchomiono technikum nowych technologii i z kierunku do Pajęczna uruchomiliśmy, proszę Państwa, busa naszego. Uruchomiliśmy, dogadaliśmy, rodzice się jak gdyby no z tym, że to było odpłatne, tak? No i tylko, że po pierwszym miesiącu funkcjonowania okazało się, że tak. Wykupiono, ale tak, w drugim miesiącu z powodów absencji chorobowej różnej z 9 osób, które miało jeździć, raz pojechało 4, raz pojechało 5. Inni zaczęli się burzyć, to my płacimy, to my nie płacimy, bo my wymagaliśmy, żeby miesięczny bilet jednak wykupiony był ze względu na to, czy on pojedzie, czy on nie pojedzie, no bo to wtedy był zbilansowany ten kurs, tak? No i po praktycznie rzecz biorąc, po jeden semestr chyba jakoś tam, żeśmy to przewozili, a potem sami praktycznie zainteresowani zrezygnowali z tego, bo potem młodzież swoimi ścieżkami, bo on z kolegą już pojedzie, tu się urwał, tam gdzieś tego i okazuje się, że jedzie ten bus, dwie osoby jadą do, odwożą. Jeszcze rano inaczej do Pajęczna rano jechał, w tamtą stronę pusto, stamtąd zabierał, przywoził tu, to jeszcze przywoził pełny, natomiast już jak miał odwieźć, to już zostawiały chyba jedynie. Więc to jest naprawdę trudne niekiedy doprowadzenie do, żeby to miało jakieś oznaki takie zdroworozsądkowe przynajmniej. Już nie mówimy, żeby to było jakieś super tam z punktu widzenia ekonomicznego, ale przynajmniej, żeby to miało, jak ja to mówię, ręce i nogi i nie wyglądało śmiesznie, o tak bym określił. No bo może łatwiej byłoby w tym momencie faktycznie dla 2 osób czy 3, nie wiem, bilet tak jak samorządy robią dla dzieci, jak nie mają, mają 4 dzieci do dowozu, wykupują bilet na przykład, tak? Albo to nie wiem, no to w tym momencie czy w jakiś sposób dofinansować, niż ekstra uruchamiać cały tabor, tak? Więc to naprawdę wymaga głębokiego przemyślenia. Ja bym chciał tylko, żebyście Państwo zrozumieli, że to nie jest kwestia, że my niechętnie, że my nie chcemy, tak? Zawsze, każdym razem, kiedy takie pismo wchodzi, zastanawiamy się, głębiej myślimy, wręcz z taką troską, że no ale no to i co tu odpowiedzieć i teraz robimy. I patrzymy nawet, każdy monitoruje, zjedźcie, zobaczcie, o której są, jakie są autobusy. To samo było z przewozami do Radomska, do szkoły, tak? Jadą w ja rozumiem, bo wynika to z tego tak, jedzie PKS Bełchatów, jedzie PKS Radomsko do Radomska. I teraz tak, tylko, że o co chodzi? No prawdopodobnie. Ja wiem, no jedzie wcześniej, trzeba być pół godziny wcześniej, trzeba wyjść z domu, tak? A tu można byłoby na, prawda, w miarę punktualnie i dokładnie dojechać. I tu jest problem i tu się zaczyna w tym momencie problem i jak gdyby wniosek, że a uruchomcie linię, tak? Wtedy. No. Mówię, jeżeli to jest grupa, mówię, jeżeli mamy puścić autobus, nie wiem, 11 miejsc czy busa zwykłego, jeżeli to będzie 9 osób, można to rozważyć.
Jeżeli będzie ma autobus jeździć 40, a będzie to, nie wiem, 25 osób, no to można to rozważyć. No ale nie 3-4, tak? Są możliwości przewozowe. Nie, no, no, to... Dziękuję, proszę o wykreślić. Dziękuję. Ja chciałem się zwrócić do wszystkich uczestników tej dyskusji. Panie prezesie, ma pan rację, że to musi mieć ręce, nogi, wszystko, co się dzieje. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że raz, że na zebraniu miejskim, ja mówię o zebraniach, w których uczestniczę w Łukińsku, jak i spora liczba rodziców zwraca się do nas, do mnie szczególnie, do mnie, a o sobie mogę powiedzieć, do mnie, żeby uruchomić jakieś przewozy, autobusy dla tych dzieci. Raczej chyba chodzi w jedną stronę, w stronę Radomska. Być może na Bełchatów jest, w kierunku Bełchatowa jest tych autobusów więcej, bo jednak jest sporo. Nie wiem dokładnie ilu i tutaj się zgadzam, że to powinno być rozeznanie i cały czas proszę, żeby ci rodzice czy też uczniowie zrobili taką listę, ile tych osób jest, jaka godzina mniej więcej dowozu do tego Bełchatowa, do Radomska, do tej szkoły by ich zadowalała, trzeba by to było uśrednić. Ja rozumiem, że wszystko kosztuje, ale proszę Państwa, chciałbym zwrócić jedną uwagę. No, prowadzimy szkołę ponad gimnazjalną, a przecież w internacie to jest oczywiste, że mieszkają nie na dzieci z terenu naszej gminy i też nie pokrywają 100% kosztów pobytu w internacie, prawda? Więc no, powinniśmy działać w interesie raczej gminy, gdzie taka szkoła ponadgimnazjalna w tym przypadku na przykład promuje nas, bo jest wysoko w rankingach, bardzo wysoko, a z drugiej strony powinniśmy też zaspokajać potrzeby własnych mieszkańców. Dlatego ja nie oczekuję, broń Boże, w tej chwili odpowiedzi ani jakiejś decyzji, ani od rady, ani odpowiedzi od Państwa, od Panu z prezesu, bo rzeczywiście temat jest złożony, ale to jest ten czas, bo za chwilę się zacznie nowy rok szkolny i można pewne rzeczy poukładać. Dlatego ja i Państwo, jak udzielaliśmy pisemnej odpowiedzi, my, proszę Państwa, my mamy techniczne możliwości i tak jak mam mówić, jeżeli, prawda, no, tu niepokrywane czy niepokrywane koszty, owszem, absolutnie jest to możliwe w tym momencie na takich zasadach, podobnych zasadach, jak realizowane są, przecież te, proszę Państwa, te przewozy, które realizujemy, tam naszą taką linię regularną do Bełchatowa, tak? Rano, w południe, wieczorem i tak dalej. To, że one też się nie bilansują w sensie z biletów czy z tego i tak dalej, no tylko kto? No samorząd dopłaca, tak? Poprzez stosowną umowę o tych przewozach i dofinansowanie tych. I tu jak gdyby są, technicznie są możliwości nieograniczone prawie, że tak? Bo mówię, i tabor jest, i wszystko jest, i ludzie są, i chęci są, i tak dalej. Natomiast formalno-prawnie i finansowo trzeba się nad tym zastanowić, bo nawet niekiedy nie wystarczą tylko pieniądze również. Bo może się okazać, że gdzieś tam jest pies pogrzebany i nie do końca samorząd może na przykład dofinansowywać coś takiego. Dlatego no, taka ma sugestia, więc jednak podjąć te rozmowy, może w szerszym gronie, włączyć to rodziców, żeby jakieś decyzje można było podjąć. Myślę, że rzeczowa, rzetelna identyfikacja problemu chyba powinna być początkiem, tak? Bo nie można, bo często się spotykamy tu z wieloma w innych dziedzinach, także jeden głos gdzieś na zebraniu czy gdzieś, oczywiście z całym szacunkiem, każdy głos każdego mieszkańca, obywatela jest taki sam ważny, tak? Ale no, trudno niekiedy przedkładać cały, że tak powiem, rację całej gminy czy całego samorządu nad ten jeden głos. I on niekiedy no, niestety musi być, można powiedzieć, niezałatwiony, no bo taka jest racja całej gminy. Tak? I mówię, identyfikacja, jeżeli to jest kilkanaście głosów, kilkadziesiąt, w tym momencie to zaczyna stanowić rację tej gminy. Natomiast no, jeden głos nie zawsze, tak? Choć no, brutalne to jest może. Dziękuję. Panie Radny, w kwestii? Ja może powiem w jakiej kwestii. Nie, słucham pana w jakiej kwestii. Chcę pan zabrać głos. Dwa zdania chcę powiedzieć. W jakiej kwestii? Autobusów? Proszę? Autobusów? Nie. Proszę. Ja w stosunku do tych, którzy mówili o tym, że należy mi odebrać głos, ja mówię, drodzy Państwo, nikogo tutaj nie trzymam na siłę.
Ja w moich pytaniach reprezentuję mieszkańców i własne spostrzeżenia. I to należy do moich obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie radny, w jakiej kwestii? No ja, trzeba się nie zabierałem głosów. Oczywiście. Proszę pana, zamknąłem dyskusję na ten temat. Proszę pana, nie może pan zamknąć, gdy ja byłem zgłoszony pół godziny temu. Mogę, panie radny. Proszę pana, przede wszystkim to pan, niech pan pilnuje, jak ludzie się zgłaszają. Panie radny. Ja miałem, wie pan, kiedy się wykorzystuje funkcję ad vocem? Dobrze, nie pan już mówi. Ale wie pan, dobrze, kiedy się... Dobrze. No to byłem, załączyłem dobrze, o zabranie głosu, a pan puszcza jakoś za dwocem, jak nie zabierałeś się wcześniej głosu. Więc niech pan najpierw poprawnie prowadzi obrady. Ja dwocem do pani rady się... Dobra, nie będziemy mówić o pana zdolnościach, panie radny. Szanowny panie wiceprezesie, panie prezesie, do pana się chciałem zwrócić. Powiem panu tak, krótko. Autobusy, które pan kupił, po prostu są takie, jakie są. Są cienkie, o, żeby nie obrazić pana. Natomiast pan nas obraża i naszych mieszkańców tutaj Kleszczowa, mówiąc w ten sposób. A ludzie powinni być, i wy państwo powinniście być dumni z tych autobusów, bo to są Volvo. To jest pierwsza sprawa, którą wyłapałem. Dumny z tych autobusów może jest pan. W tej gminie i może jeszcze ze 5 osób, bo my na pewno nie i mieszkańcy też. I druga sprawa, niech pan nie kłamie, że tu padały jakieś zobowiązujące pana techniczne zagadnienia odnośnie zakupu autobusu. Bo takich nie było. Proszę pana, na tej sali były i na drugą sesję panu to udowodnimy, bo dzisiaj nie było czasu wyciągnąć, tam kolega był, ale panu udowodnimy. Naszym celem było kupienie czterech, jeżeli nie będzie te cztery, nie, bo były najpierw dwa, trzy, ale już nie wracajmy. Dobrze, pięć było, ale jeden z tych autobusów miał być, żeby zajechać nad morze i w góry, żeby zawieźć dzieci. I to było całe nasze wymaganie. Proszę pana, trzecia rzecz, nikt panu nie określił pieniędzy, że to ma kosztować 7 milionów, bo to mogło kosztować 3 miliony czy 4. Mógł pan kupić autozana albo skanie. Bo dowożenia tutaj dzieci nie muszą być Volvo, proszę pana. Natomiast jeżeli przyszło od was, jak my tutaj jako Rada Gminy, bo tu nie ma fachowców, pan ponoć jest zastępcą prezesa i jest pan takim prezesem technicznym, więc pan powinien się na wszystkim, no może na wszystkim, ale na takich sprawach zamówieniowych znać. Ale przyszło z zakładu komunalnego, że jedynym i autobusem i takim, to jest Volvo 1 400 000 × 5, więc i mówię o średniej cenie, więc 7 milionów. Ale wcześniej z naszych tutaj ust, żadnego z tych radnych nie padła kwota 7 milionów, czy 1 400 000 za sztukę. To pan wyforował tą cenę, to pan ustawił tą cenę. I proszę pana, za 1 400 000 można kupić lepszy autobus, nie klasy Volvo, bo klasa Volvo płaci się również za markę, o czym wszyscy doskonale wiemy. O czym wszyscy doskonale wiemy, że przecenionym samochodem są niektóre samochody z grupy, na przykład Volkswagena, gdzie teraz są problemy i tak dalej. Można kupić Volkswagena, a można kupić Citroena i one są porównywalne, prawda? Ale tutaj u nas nie musiało być to Volvo, bo Volvo jest najdroższym pojazdem. I czy to jest samochód osobowy, czy to jest furgon, czy to jest autobus, to jest to jedna z najdroższych marek, która się ceni po prostu. No, może dawniej była lepsza, teraz jak robią, ale nie oceniajmy ich, to jest ich sprawa. I proszę pana, to pana decyzją stało się, że wydaliśmy 7 milionów pieniędzy i mamy autobusy cienkiej, marnej jakości. Proszę pana, siedzenie nierozkładane w obecnym czasie no to mniej niż zero. Proszę pana, a już szczytem tego wszystkiego jest to, że kupił pan 39 kół zapasowych. To jest horror, nie? Kupuje się opony, proszę pana. Pan kupił 39 kół zapasowych. Jakby pan to zrobił w innej gminie, to by pan nie był wiceprezesem. Mówię pan. Tam, gdzie liczą pieniądze, to już by pan na pewno nie był wiceprezesem. W ogóle by pan nie pracował na takim stanowisku. Następna sprawa, proszę pana. Mam pytanie, ale to proszę, jak skończę odpowiedź. Czy te autobusy na państwa życzenie były obniżane od norm fabrycznych, bo chodzą pogłoski, że były obniżane i dlatego są mniejsze niż są, niż powinny być. Druga sprawa, panie prezesie, jeżeli pan wiedział, że ten autobus ma mniej niż 1,90 m wzrostu tamtego i wysokości,
A doskonale pan wiedział też, że będzie rozbudowany zakład, to można zamówić było większe. To raz. A dwa, przecież te autobusy przez pół roku czy rok mogłyby stać na dworze, po prostu nie wymagana. A obsługa przez 3 lata jest w serwisie, więc tam mają hale 5-metrowe, 4-metrowe. Do serwisu by wjechał. I nie musi być naprawa tutaj. Więc cała wina, no niestety, panie prezesie, jest po pana stronie. Nie obwiniam tutaj głównego prezesa, no bo wiadomo, jest to prezes od wszystkiego, więc wszystkich nie może zlecił komuś tą pracę. Tak, takie ma uprawnienia, takie ma prawo i tak jest. Niestety, panie wiceprezesie, z przykrością twierdzę, że cała wina, jeśli chodzi o zakup tych autobusów, które nie spełniają nasze oczekiwania, nie spełniają oczekiwania ludzi, leży po pańskiej stronie. Co zrobi z tym Rada Nadzorcza, wójt i co wy zrobicie, nie wiem. A już, proszę pana, kuriozum i takim naprawdę, jakby nie powiedzieć, że bezczelnym zachowaniem jest to, jak pan proponuje nam, że możemy wymienić za 60 tysięcy autobusów w tych autobusach siedzenia. Proszę pana, niech się pan zastanowi, co pan mówi. Bo jak to ludzie posłuchają i ktoś, kto się zna na tym, to mu się krew zagotuje. Także przy następnych zakupach, panie prezesie, jeżeli pan jeszcze będzie tutaj prezesem, niech pan naprawdę słucha, co się do pana mówi na sesjach. Niech pan słucha, co mówią inni, którzy może się mniej znają, ale mają więcej praktyki. Na dzień dzisiejszy kupiliśmy, stało się, koniec. Uważam, że tę dyskusję trzeba zamknąć, ale nie możemy tak podchodzić, żeby tak szastać pieniędzmi i autobus. Dlaczego stoją autobusy do dzisiaj w parku? Nie mogliście dostać homologacji czy co? Dlaczego autobus, który już jest u nas wprowadzony 2,5 miesiąca, nie jeździ jeszcze? To jest pytanie. Dlaczego autobus, który już stoi co najmniej 2,5 miesiąca, nie jeździ jeszcze? Czyli coś z nim jest nie tak. Więc jak się kupuje nowy sprzęt, to wszystko powinno być ok. Prawda, panie wójcie? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie przewodniczący, mam do pana prośbę, bo potrzebuję szerszej wypowiedzi i potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Dlaczego pan teraz nie przybywa? Panie radny, jak pan zadał pytanie i zarzuty pan wnioskowy wysunął, no to pan odpowiedzieć, pan nie oczekuje. Nie, ale on mnie przerywa. W sensie to i tak nie ma sensu. Jest jedna racja i chemkowa racja i inna. Ja postaram się jednak w skompresowany sposób odpowiedzieć panu radnemu, z uwagi, że pan radny mocno się mija z prawdą. Ale po to jestem tutaj, żeby wyjaśnić pewne kwestie. Pierwsza sprawa. Ja nie powiedziałem, że jestem dumny z Volvo, tylko powiedziałem, że jestem dumny, że mamy tak bezpieczne, technicznie bezpieczne autobusy. Z tego jestem dumny. A czy to będzie marka Volvo, Mercedes, czy Autosan, czy cokolwiek, to gdyby takie bezpieczeństwo inna marka mi zagwarantowała, równie dumny byłbym z tych autobusów. Ale z bezpieczeństwa jestem dumny, z jakości, a nie z marki konkretnie Volvo czy jakiejkolwiek innej marki. To proszę to rozróżnić, panie radny. To jest pierwsza sprawa. Teraz na pytanie, że nam wystarczyłby Autosan. Ja mam pytanie, dlaczego Autosan nie startował w przetargu? Ja powiedziałem, konstrukcja przetargu jest tak podzielona, że są kryteria. Ja do pana, panie radny, mówię i panu udzielam informacji w tej chwili, o którą pan mnie prosił. Ja rozumiem, pan, to w takim razie ja poczekam, pan przedyskutuje sprawę. Nie, nie, absolutnie. Niech pan rozpowiada i kończy. Aha, dobrze. W takim razie tak. Pierwsza część specyfikacji to specyfikacja, która bezwzględnie musi być spełniona przez wszystkich producentów. Widocznie Autosan nie był w stanie sprostać nawet tym podstawowym parametrom. Ale kto nie pisał tą specyfikację? Pan pisał. Panie radny. Panie radny, zadał pan szereg pytań? Proszę teraz cierpliwie. To myśmy pisali, Rada Gminy pisała specyfikację? Panie radny, pan na którejś z sesji oponował, że powinniśmy napisać tak specyfikację, żeby wygrała firma polska. Nie, ja tego nie mówiłem. Proszę mi to udowodnić. No to ja panu już udowadniam. Momencie. Ja to panu już udowadniam. Za chwilkę dojdziemy może do tego. Za chwilkę dojdziemy do tego, bo ja panu wskażę konkretną minutę, na której sesji padł. Za chwilkę.
Teraz następna sprawa. Nie ma sensu. Sprawa autobusu turystycznego i międzymiastowego. Ja Państwu zwrócę uwagę, że pierwsza sprawa, że budżetowane były autobusy szkolno-międzymiastowe. Jeszcze raz przytoczę odpowiedź, którą tutaj dzisiaj na sali przytaczałem. Że jeżeli bym zrealizował autobus turystyczny, to dzisiaj byłyby zarzuty, dlaczego turystyczny autobus, skoro mamy dwie skamy. Ja bym się teraz tłumaczył, dlaczego turystyczny autobus został zakupiony, skoro są już dwa autobusy, które realizują turystykę. Dlaczego 15-metrowy autobus? Z prostego względu, bo mamy kartę zadania, która między innymi na jednej z tras powinna obsłużyć 73 osoby. 115-metrowy autobus. 115? Stąd 15-metrowy autobus. Panie radny, pan dyskutuje tutaj z otoczeniem i pan nie słucha mnie. A pozwoli sobie pan, żeby pan mnie nie ustawiał, proszę pana, bo nie, nasze miejsca są troszkę inne. Dobrze, panie i to radny. Ja pana mogę. Panie radny, spytać o pewne proszę rady. O spokój. A pan jest od odpowiedzi? Nie od sforowania. Czy pan jest głuchy? Mnie również kultura tu obowiązuje, więc... No i jak pan nie brzeczy, panie radny! Ciszej, bo pan brzeczy nie zaczyna. Czyżby nerwy panu puściły? Hola, hola. Teraz tak. Pozwolę Państwu... Jak się Pan zachowuje? Proszę słuchać odpowiedzi. Panie radny, w 2014 roku... No jaki cel jest zadawania pytań, jak Pani chce odpowiedzi słuchać? Już się nagrało i wystarczy. No. Proste. W 2014 roku, w listopadzie, poszła specyfikacja autobusów, dwóch autobusów, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Wtedy wymagana była homologacja w drugiej i trzeciej klasie jako podstawowa i wymagana. Była taka możliwość, że faktycznie niektóre firmy mogły sprostać to temu, żeby autobus spełniał równocześnie homologację klasy międzymiastowej i turystycznej równocześnie. To był wymóg wtedy. Jednakże tylko dwie firmy mogły sprostać temu zadaniu. Odchylane siedzenia między innymi był luk bagażowy dosyć duży, i promowana wielkość luku bagażowego. Rozsuwane siedzenia również promowane były. To było w 2014 roku. W 2015 roku na skutek tego typu dyskusji, które gdzieś tam się pojawiały, na skutek tych dyskusji w 2015 już roku poszło pismo do Urzędu Gminy, specyfikacja, w którym to, na pięciu już autobusów międzyszkolnych, szkolno-międzymiastowych, w którym to homologacja w klasie drugiej i trzeciej równocześnie. Jest coś takiego możliwe, to jest majstersztyk w zasadzie, ale jest to możliwe. I teraz ta homologacja równocześnie w tej klasie międzymiastowej i turystycznej już nie była jako obowiązek. To był już jako kryterium pozacenowe. Nastąpiło to na skutek właśnie tego typu dyskusji radnych. Dalej była wielkość luku bagażowego promowana i rozsuwane siedzenia. Odchylane siedzenia również były jako standard, jako konieczne. Dalej. W 2015 roku we wrześniu pismo ze stowarzyszenia przyszło w sprawie tych osób niepełnosprawnych, żeby większy nacisk położyć. Proszę bardzo. We wrześniu 2015 roku przedstawiłem kolejną specyfikację uwzględniającą to, o co nas prosiło grono osób zainteresowanych właśnie tymi wózkami czy innymi niepełnosprawnościami. Więc troszeczkę zmodyfikowana została specyfikacja uwzględniająca te dezyderaty. Następna sprawa. We wrześniu 2005 roku nastąpiło połączenie budżetów, tak, z budżetu 2014-2015 roku, przeniesienie środków na WPF na 2016 rok. I we wrześniu 2015 roku na sesji, przypomnę teraz panu, przewodniczący Śluga w 43 minucie, proszę sobie wziąć, bo są nagrania wideo, do wglądu, prawda? I w 40 minucie tłumaczy, że gmina już kupiła dwa autobusy wycieczkowe i takich autobusów nam już nie trzeba. Że potrzeba nam autobusy wokół komina. Cytuję. W 44 minucie radny Henryk Michałek sugeruje, że przetarg powinien być kierowany na autobusy produkcji polskiej. Proszę sobie sprawdzić w 44 minucie, co pan wypowiada.
Panie prezesie. Bardzo dobrze. Jestem nawet dzisiaj za. Panie radny. Żeby polski przemysł wspierać. Panie radny. Panie radny, przywołuję pana do porządku. Proszę nie przerywać. Teraz dalej. Jeżeli chodzi o firmę Volvo, to jest produkcja polska. We Wrocławiu jest firma Volvo i to miejsca pracy właśnie w Polsce zabezpieczyły wyprodukowanie tego autobusu. Ja tylko zapytam się, może ja zapytam o objaśnienie, jak kierować przetarg w takim razie na autobusy polskiej produkcji, skoro ideą publicznego przetargu unijnego jest właśnie zachowanie konkurencyjności. To, co pan, na co pan namawia tutaj publicznie moją osobę, tak, do sterowania przetargiem w ten sposób, żeby polskie firmy tylko wygrywały, no to pan sam sobie odpowiada. Teraz następna sprawa. W 45 minucie pani radna Tarkowska sugeruje, że autobusy do dowozu dzieci do szkół nie muszą mieć rozkładanych siedzeń, rozsuwanych na bok, z podłóżkami, ale mają być bezpieczne i nie muszą być to autokary o podwyższonym standardzie. W 45 minucie. To wszystko jest do wglądu, możecie państwo sobie przeglądać. Dalej, pani radna Tarkowska sugeruje, że dwa niebieskie autobusy kupione w zeszłym roku, w 2014, są o podwyższonym standardzie, żeby można było robić trasy 500 do 1000 km i jest ok. Ja zacytowałem to. Czy jakieś jeszcze pytania w tej kwestii? Na mnie pan prezes też coś ma? Proszę, jest to moja wypowiedź. Dobrze. Panie radny, ja na razie udzielam wypowiedzi panu radnemu Henrykowi. Panie prezesie, zmierzamy do końca, bardzo proszę. Tam były jeszcze następne takie aspekty, panie przewodniczący. Autosan nie... Siedzenia nie rozkładamy. No to wypowiedziałem się, no nie ma problemu. Jeżeli byście państwo zaakceptowali jeszcze wyższe kwoty, to byłyby rozsuwane. W każdej chwili można upgrade zrobić. Czy to teraz zapłacimy, czy później zapłacimy te 100 tysięcy więcej, to przecież możemy to w tej chwili decyzję podjąć. I czy rozstrzygnięcie przetargu od razu z siedzeniami uchylnymi byłoby? Czy w danym momencie upgrade robimy, to jest na jedno wychodzi. I tu 100 tysięcy, i tam 100 tysięcy. Tylko że w tej chwili mamy możliwość świadomego podjęcia decyzji, czy faktycznie te rozkładane siedzenia nam są potrzebne. To jest przeniesienie tylko w czasie pieniędzy, tak? Następna sprawa. Koło zapasowe. Tu pan bardzo się bulwersuje, że koła zapasowe, 39 kół zapasowych kupimy, tak? Nadmienię tylko, że 14 kół do dwóch niskowejściowych autobusów firma Volvo sprezentowała nam gratis. Ja nie zamawiałem tych, ale w drodze podejrzewam, że dobrego imasz firmy, firma Volvo w trosce o ten imasz, o dobre imię, zaproponowała nam, przekazała nam 14 kół również do niskowejściowych. Podejrzewam, że z uwagi na to, że oni są bardzo świadomi tego, jak bardzo nam zależy na bezpieczeństwie i są świadomi tego, że w zimie, w okresie zimowym, przy oblodzeniu czy ośnieżeniu takie autobusy, takie opony są pomocne. A dlaczego koła, a nie opony? Prosto panu wytłumaczę to. Ferga do takiego autobusu kosztuje około 400-500 zł. My mówimy o 500 zł. Ściąganie kapcia, opony z fergi powoduje rozkalibrowanie, pewnego rodzaju zużycie tej opony. Im więcej, im częściej będziemy ściągali, nakładali i tak dalej, to po prostu opona się deformuje w ten sposób. Tak. I teraz po każdym nałożeniu takiej opony trzeba koło wyważać. Ja potrzebuję te opony w danej chwili do założenia. Jeżeli mi autobus wyskoczy, że ma jechać do Zakopanego, to ja nie opony zakładam, tylko koła zakładam. I to zakładam w ciągu godziny czasu, jestem w stanie komplet kół zmienić. Następna sprawa. Te koła nie są tylko i wyłącznie do autobusu Volvo. Te koła są kompatybilne z naszymi skaniami. Ta sama rozmiarówka, te obciążenia i tak dalej są kompatybilne. Jeżeli potrzebuję skanie posłać gdzieś na teren górzysty, w Alpy czy i tak dalej, zakładam te koła. Następna sprawa. Obniżenie specjalne.
Ja o czymś takim nie słyszałem. Jeżeli pan mi źródło poda, to ja pytałem, ja się ustosunkuję. Tylko ja nie twierdzę. Nie słyszałem o czym. A, słusznie, faktycznie. Jest obniżenie specjalne tych autobusów. Chyba 8 cm. Na poduszkach się autobus obniża, może się przechylić na lewo i prawo, tak? Tak, to jest takie specjalne obniżenie. Ale to nie jest specjalnie dla nas. To jest specjalne obniżenie jako po prostu techniczna możliwość tego autobusu. Zgadza się. Po to, żeby babcia o lasce łatwiej mogła wejść, prawda, do tego autobusu, żeby dziecko, które ma mniejsze nóżki, żeby dogodniej, łatwiej mogło wejść i tak dalej. Tak, to jest specjalne obniżenie. Szczególnie na prawą stronę przechyl. Następna sprawa. Nowe boksy. No proszę. Ja miałem zamówić autobusy. Proszę państwa, gdybym ja zamówił autobusy, na przykład gdyby wygrał przetarg Mercedes, który ma 5 cm wyższy, czy tam inny, jakaśkolwiek inna marka, nie będę przytaczał dokładnie marek, ale gdyby inna marka wygrała o wysokości 5 cm tylko wyżej niż zakładane w specyfikacji. Doszłoby do kuriozum właśnie, tak jak pan wspomniał, kuriozum, tylko nie w tej kwestii. Kuriozum byłoby to, że mamy 5 boksów i 5 boksów byłoby niewykorzystane, bo autobusy, które wygrały przetarg, nie mogłyby wjechać. I teraz mnie by posądzono o rozrzutność, o niegospodarność, bo co ja w tych boksach zrobię? Te boksy są dostosowane do garażowania autobusów. One są, gdybym ja mógł je przystosować ewentualnie do celów magazynowych, ale one są tak skonstruowane, że nie bardzo je przystosowywać. A 5 boksów, niech pan policzy, ile to może kosztować. Do jakiego stopnia byłaby to niegospodarność, gdybym ja musiał cały budynek nowy budować po to, żeby autobus innej marki móc garażować. Następna sprawa. Pan twierdzi, że nie spełniają oczekiwań. Ja rozumiem, że pana oczekiwań te autobusy nie spełniają. Bo moje spełniają. No tak, moje nie. Rozumiem, ale moje, proszę pana, to ja określam zapotrzebowanie na autobusy w zależności jaką mam kartę powierzenia, jaką mam kartę zadań. I do moich zadań, do realizacji moich zadań, te autobusy są idealne. I cieszę się, że mam takie bezpieczne autobusy, które mogą... Państwo też powinniście się cieszyć w takim razie. Ja się cieszę. Dziękuję bardzo za słowo. Dobrze, panie profesorze. Aż odzem tam się cieszę. Nie. Proszę pana, do wypowiedzi pana... Nie. To jest 34 tysiące złotych. Proszę pana. Absolutnie. Proszę pana, odwodem się zgłosiłem. Nie. Panie prezesie, jak ktoś nie ma argumentu... Proszę się. Panie prezesie, jak panie ktoś nie ma argumentu, nie udzieliłem panu to wrzeszczy tak jak pan. Proszę. Pan nie ma żadnych argumentów, żeby się tutaj wydzielać na radny. Pan wrzeszczy, czyli pan się czegoś boi. Proszę pana, pan myli pojęcia. Bo jak to była dyskusja i pani Targowska powiedziała, że nie muszą, to nie znaczy, że nie muszą. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, proszę pana.